Można powiedzieć konnichiwa, dzień dobry, witam się z Państwem Rafał Dawek-Sedombal, Karol Kopytko-Rataj oraz Mateusz Mauricio Przątka. Oj, Przątka, trochę słabo Cię słychać, tam popraw mikrofon, ale widzimy ona się dzisiaj. Ona daje bezpośrednio Suzuki, to pewnie. Okej, okay. Widzimy tak, się dokładnie. Właśnie. Już poprawiona transmisja. Okej, okay, super, widzimy się dzisiaj na Suzuce, trzeci wyścig Mixed Grid w sezonie, ojej, Ligi Sim Race, więc... Ojej, zacząłem się troszeczkę, bo wytrąciliście mnie trochę z tej... Z rytmu. Wszystko przez ciebie, Przątka. Ale okej, okay, spokojnie. Więc tak, przenosimy się dzisiaj do Japonii. Możliwe, że dzisiaj troszeczkę zdradliwej, można powiedzieć. Nie wiem, czy za głośno nie mamy przypadkiem muzyki, ale dosłownie teraz przenosimy się na sceny bez muzyczki, także już będzie nas na pewno dobrze słychać, bo możliwe, że troszeczkę źle tu ustawiłem. Ale dzisiaj w dwóch widać rolach. I słychać. I czuć może, nie? Raczej nie. Okay. Na szczęście Przątka jest na Suzuce w Japonii. No tak. Dokładnie. Już poprawiona transmisja dzięki 5G, już mi dobrze słychać. O, teraz to cię aż za dobrze słychać. Nawet ja cię poprawię. Przekręcił gałką tylko w prawo i jest. Dobra, w takim razie tak. Dzisiaj jesteśmy w Japonii. Troszeczkę możliwe, że zdradliwej, bo z tego co mi wiadomo, to te warunki dzisiaj mogą być troszeczkę zdradliwe. Może być piękna, słoneczna pogoda, a równie dobrze może być dosyć mocny deszcz, co myślę, że dosyć mocno wyrówna szanse w stawce. No ale za to można powiedzieć, że GT4 troszeczkę łatwiej będzie miało nadążać za tą serią GT3. No jeszcze mamy tak naprawdę 5 minut do rozpoczęcia kwalifikacji, więc może zapoznajmy się na tą chwilę z torem. Jeszcze ci przerwę, jeżeli chodzi o warunki i GT4, to kierowcy Maserati, no myślę, że będą mieli troszeczkę problem, bo tam nie ma kontroli trakcji ani ABS-u. A no to tutaj mogą popłynąć. W takim razie przenosimy się do Japonii. Do kraju kwitnącej wiśni. No to Mateusz, z tego co wiem, to masz jakieś ciekawostki na temat tego toru. Dokładnie. Ciekawostką jest to, że tor ten został zaprojektowany przez Johansa Hugenholza. Jest on położony, sam tor jest położony w Japonii w prefekturze Mie. W mieście o tej samej nazwie co to sam tor, czyli Suzuka. Został zbudowany przez koncern Hondy jako ośrodek badawczy na początku lat 60. Początkowo rozgrywano na nim imprezy o charakterze lokalnym. No na pewno na tych eskach to ktoś driftował tymi Hondami. Oj tak, tak na pewno było. Prawdopodobnie taki właśnie był cel. Ale dopiero w sumie już w 1976 roku i 77 zostały rozegrane pierwsze Grand Prix. Ale było to na torze Fuji. Dopiero w latach 80. XX wieku z powodu dłuższych sukcesów Hondy jako dostawcy silników do bolidów F1 przeniesiono ten właśnie wyścig na Suzuka International Racing Course. Zatem przejdźmy teraz do toru. Jak widzimy, jesteśmy teraz przy T9. Jest to także bardzo zdradliwy tor. Zakręt, przepraszam, bardzo. No, tor też jest zdradliwy. Tak, hairpin też jest bardzo zdradliwy. Tutaj trzeba umieć dobrze wejść i dobrze wyjść, żeby na tym zyskać. Bo dużo zawodników potrafi na tym, niestety na tym zakręcie stracić. Teraz przechodzimy do łyżki, tak zwanej spoon curve. Zatem tutaj będzie się dużo działo. Jestem bardzo pewien, że właśnie od spoon może mogę ci troszeczkę przerwać. Mi się wydaje, że tutaj GT3 będzie się troszeczkę wciskać niestety tym jednym GT4, chociaż już troszeczkę kar z tego co wiem, to się dosyć posypało. Słynne 130R. Niektóre auta wiem, że spokojnie jadą z nogą w podłodze, ale nie wszystkie. I ostatnia szykana. Dosyć ciekawie się nazywa. Casino Triangle. Triangle. A nie wiedziałem, że nawet to się nazywa. Pewnie Doritos. Sposób. Pewnie takich chipsów Doritos. Ale nie zapłacili. A, nie sponsor. No trudno. A jeżeli chodzi o zakręt spoon, jak tutaj mój kolega Mateusz w porządku wspomniał, jest to tor zaprojektowany na potrzeby rozwoju samochodów Hondy. I nie mam pewności, czy to od tego się wzięło, jednakże Spoon to jest również taka firma zajmująca się właśnie modyfikacją silników Hondy, ogólnie samochodów. Charakterystyczne żółto-niebieskie barwy. Bardzo. To była taka mała firma, odłam Hondy właśnie, który skupiał się na modyfikacji silników oraz całych układów wydechowych i również zawieszenia.
Myślę, że to co ma jakiś związek. Próbowałem znaleźć w internecie potwierdzenia, czy tak jest, ale no niestety nie udało mi się. Ale wydaje się to być w sumie dosyć prawdopodobne, bym powiedział nawet. No, ale tak też bym zakładał. Powiem ci szczerze, że sam osobiście byłem pewny, że jeżeli chodzi o podkręcania Hondy, tak to można powiedzieć, to bardziej Mugen, dobrze mówię? Tak, Mugen też. To tak samo Mugen i Spoon to są no, podobnymi rzeczami się zajmowali. Okej, okay. W takim razie myślę, że nie ma co przedłużać. Ten trening na torze już się kończy, więc myślę, że spokojnie możemy już się przenieść na tor i zobaczyć, jak to wygląda z warunkami przede wszystkim. A wygląda to dosyć na tą chwilę przyjemnie. Na razie słonecznie, cieplutko, 24 stopnie. Teraz pogoda tak. Idealna do ścigania. No. Na tą chwilę. Na tą chwilę, dokładnie. Kowalewski ale... w klasie GT3, przepraszam, z najszybszym czasem, a w klasie GT4 Marciniak. 2.11.949 to takie dosyć czasy breku, można powiedzieć. A ja tylko się zapytam, czy kwalifikacja, nie, przepraszam, czy wolny trening jest tego samego dnia wyścigowego co wyścig, tak. Czy to jest na przykład piątek? Tego co mi wiadomo, czy pogoda się nie zmieni. Chociaż to jest Japonia. Tak, dobrze, wiesz, że tam potrafi huragan wyjść tak, z niczego. Jakiś tajfun przyjdzie. Dokładnie. Czyli możemy założyć, że to będzie jednego i tego samego dnia. Dokładnie tak. Ja chciałbym zobaczyć deszcz na tym torze, na pewno. Zwłaszcza w multiklasie, to podejrzewam, że tu by było o czym mówić. Oj, byłoby, na pewno. No na pewno pata figle. No na tą chwilę... Dosyć duże różnice w klasie GT3, bo mamy tak naprawdę... Oj! Widzę, że... Michał Hyszko zrezygnował. Sprawdza limity toru po prostu. Okej. Dosyć duże te różnice, bo to jest różnica nawet 4 sekund, ale to raczej jedno okrążenie zrobione wyjazdowe. I to tak naprawdę tyle. Jeszcze jedziemy z Kacprem Maziakiem. No tą chwilę to zapoznanie się z torem. A jak to wyjdzie w kwalifikacjach, no będziemy widzieć. Tak jak, nie wiem czy wspominaliśmy, kwalifikacje podzielone na dwa segmenty. Po 15 minut dla klasy GT3 oraz GT4. No i na tą chwilę na gridzie mamy 43 auta. W tym 20 GT3. To nie jest zbyt krótki, także auta znajdą miejsce na... dla siebie na tym torze, jednakże sam fakt multiklasy no, będzie miał duży wpływ, na, jeżeli chodzi o wyprzedzanie, no bo sam tor nie jest jakoś super łatwy do wyprzedzania, są tak naprawdę dwa miejsca, można zaryzykować, nie, trzy, zaryzykować do T1, następnie na tym nawrocie w środku drugiego sektora oraz do tej szykany przed samym końcem. No jak wiemy, pierwszy i ostatni zakręt już w historii, tutaj akurat Formuła 1 widział dużo akcji. Głównie związany z takim jednym kierowcą, nie wiem czy ktoś słyszał, nazywa się Senna. Pewnie, chyba każdy słyszał. Tak, no, ja pierwszy. Senna Extra, dzisiaj to słyszałem. O nim. A, to nawet, widzisz. Nawet jakąś Hondę na jego cześć zrobili, NSX się nazywał, a jakiś. A, ale to jakiś wolny. Może ten. Też tutaj testowali. Tak, właśnie. Między innymi, ale też widziałem, że na Fuji też są nagrania na YouTubie, można znaleźć jak no i proszę Państwa, ruszyli. Pierwszy na torze Paweł Stępień z teamu Dane Train. Więc myślę, że może z nim przejedźmy się po tym torze. Zapoznajmy się dokładnie z tym torem, razem z Pawłem Stępniem, numerem 97. No i wjeżdżamy w TS-ki. Ale to słońce widzimy... tutaj daje teraz po oczach w tych kwalifikacjach. Razi. Możemy, ale powiem tak. Ja bym sobie życzył, żeby właśnie na kwalifikacjach było słonecznie, a nagle, znaczy nie nagle, ale w wyścigu to stopniowo się zmieniało, żeby zaczęło padać, żeby to tak trochę urozmaicić nam ten wyścig. To by było na pewno jakaś ciekawa rzecz. Gdyby były zmienne warunki, że powiedzmy zaczynamy na suchym, a zaczyna później padać, to już w ogóle potem taktyka, czy zmieniać te opony, czy nie. Dokładnie. Czy ryzykować, czy zrobić Norrisa w Rosji. I don't want. No, bo no... No nie pomogło. Zobaczymy, czy tires będą dead, czy nie będą dead. Zobaczymy. Na tą chwilę tylko Balicki... Niestety nie ma tych przejściówek. Balicki z GT3 jeszcze nie wyjechał nam na pomiarowe kółka. Jeszcze ciekawa czeka, jeszcze strategia. Ciekawa strategia. Ciekawe, co właśnie nam Balicki
Wykombinuję. Już wyjechał. Już wyjechał. Prawdopodobnie chciał sobie zrobić jakiś rodzaj jakiejś wolnej przestrzeni dla siebie? Okienka, okienko. Może być, dokładnie, jakieś takie swoje okienko sobie wymyślił, że właśnie wtedy... Przepraszam, że przerwę. Bardzo możliwe, że też szukał teamu, bo tak się nazywa jego zespół. Michał Balicki jeździ w teamie, szukam teamu. Myślę, że ktoś teraz go przygarnie. Już widać, że strategicznie dosyć poważnie podchodzi do kwalifikacji. Michał Hirszko, wcześniej jeździliśmy z nim w treningu. I czekamy na rozpoczęcie tych kółek kwalifikacyjnych. Z tego, co widzę, jedna GT3 z Porsche stoi też w boksie Stilg. Nie wiem, czy to też wy widzicie? Już nie. Przerzucę sobie listę. Bo przeglądam sobie po prostu, kto stoi, kto jedzie w boksie i widzę właśnie czerwonego Porszaka. A możliwe, że jeszcze to jest wywołane karami, wiesz? Bardzo możliwe, że nie może wystartować w kwalifikacjach. A tego sobie sam osobiście też nie przygotowałem, więc bardzo możliwe, że to dobra, jest... My tu gadu, a tu już się czasy zaczynają kręcić. Zatem jedziemy z Michałem Hyszko. Oraz prawdopodobnie z Zabagłą, Nowakiem i Czerny, tak? Jeśli dobrze mi się wydaje. Tak, Nowak tak. Już jest po eskach, już jest w Dunlop. Na tą chwilę pierwszego sektora jeszcze nie mamy. No i dopiero się zaczyna pierwszy sektor, kończy pierwszy sektor, przepraszam. Tutaj w tym miejscu gdzieś się zaczyna drugi sektor właśnie. Przed tymi dwoma prawymi zakrętami. No i Honda na japońskim torze. Ciekawe, czy jakieś dodatkowe konie zostały przygotowane. No myślę, że coś tam w kieszeni mogli mieć. Honda dorzuciła jakieś dodatkowe konie mechaniczne. Więcej Witeku dodali po prostu i teraz tam ryczy. Dokładnie. Nie wiem jak wy, ale ja uważam, że Honda to jest jedno z lepiej brzmiących aut w ACC. Nie, dla mnie zgadzam przynajmniej. Zgadzam się, ja się z tym zgodzę. Niektórzy powiedzą, że Ferrari, Mercedes, bo taki głęboki dźwięk, ale to nie Honda, jakaś tak specyficzna po prostu. Przepraszam bardzo, Maserati. Ale Maserati to jest GT4, ale w sumie z GT3 no to w sumie chyba tak. No to tak, to tu, i tutaj już jest... Tak powiem ułożone. W GT3 przynajmniej dla mnie Honda, w GT4 bez dwóch zdań Maserati. Dokładnie. No i wyjeżdżamy. No i jaki będzie czas? Stępień 2.009. Czyli 2.09. Jak będzie. No Kowalewski. Niestety, to było nieważne okrążenie. Jednak ważne. Nie było unieważnione. Pół sekundy brakuje do P1 w tym momencie. Zobaczmy teraz dalej. Jarosław Balik właśnie wyjeżdża na prostą startową. I to będzie czas. Bez na czasu. Bez... A nie, jednak. Na P8. Nie, właśnie tutaj bardzo ważne, bo w F1 liczy na początku prostej, tutaj w połowie. Aha, tutaj jest tak, linia prosto startu mety. Kowalewski poprawia swój czas już o 0,3, więc przejdźmy się z nim w żółto-czarnym Ferrari teamu Simulation Esports. I to jeżdżamy właśnie do tego hairpin. Jak wyjdzie? Czy wąsko? Wąsko. Wąsko. Nie straci. Tyle mogę powiedzieć. Nie straci. Nawet tak właśnie wyglądało z tej naszej pozycji. Że nie stracił, ładnie wyszedł. Teraz właśnie ten ciężki zakręt spun, tak naprawdę podwójny zakręt, wygląda jak jeden, ale no bardzo łatwo jest z niego wypaść na wyjściu, bo... Dokładnie tak jak mówisz. Off camber, po prostu tor jest pochylony w przeciwnym kierunku niż kierunek jazdy i bardzo łatwo jest się pomylić, w którym miejscu dać gazu. I bardzo dużo można stracić, bo potem wyjeżdża na tą najdłuższą prostą na całym torze, no i każda strata, jedna dziesiąta straty na początku, no to jest wiele dziesiątych na końcu, to jest bardzo ważne, żeby dobrze z niego wyjść. Co też jest ważne, obecnie wiatr wieje w kierunku przeciwnym do jego kierunku jazdy, więc może opóźniać hamowanie. Z takich ciekawostek technicznych, aerodynamicznych. No, ale na prostej na pewno to nie pomaga. No niestety na pewno nie, ale teraz jest w sumie wiatr boczny, teoretycznie trybuny i inne zabudowania, więc nie powinno być tak źle. O, 50. No i proszę bardzo. Kowalewski zawiało.
Ale Mateusz Rękas poprawia swój czas. Troszeczkę źle wyszedł z szykany, ale powinien minimalnie, ale poprawić ten czas. Tak, tak. 2.00.507. Czyli w sumie się poprawił, o tak na... No w sumie powiedzmy o te 900 się poprawił. O, Michał Hyszko też jedzie dosyć szybko z teamu Blackbird. I to będzie czas na P1 może? Tak? O, tak. Zbliżamy się już w sumie do... Jest no. Bardzo blisko, żeby przekroczyć to właśnie te dwie minuty. O, a tam widzimy, że Porsche obróciło. Auto z numerem 888. Co tu się stało? Wiemy tylko, że obrócił, ale co to się stało? To wiedzieć. Nie wiem czemu, ale nie działa przejście, ale okej. Okay. No, pewne problemy natury technicznej po prostu. No cóż, się Porsche tak. Snap Oversteer. Oj, tak. Aj. Ale ładnie. Uścisk. Jakby z tego wyszedł, to... No i tak dobrze, że tak naprawdę dobrze, że się to skończyło w taki, a nie inny sposób, tak? Bo mógł skończyć chociażby w bandzie, no i to już nie byłoby miłe. A tak to na szczęście może wrócić na tor i się poprawić jeszcze. Michał Pilk na tą chwilę na 20 miejscu, strata prawie 3 sekund do lidera. Dariusz Hugo z Speed Eagles, 6 miejsce, sekundę straty, ale już pół sekundy się poprawia na tym kółku. O, tymczasem Krzysztof Motyka też nie było tego zawodnika w top 5, a tymczasem melduje się na piątej pozycji z czasem 2 minut 1 sekundy. Umknął. Wleciał do top 5. Niczym dokładnie, nie niepostrzeżony. Dariusz Hugo, P3. Dzisiaj rano jak byłem w padoku, to słyszałem jakieś pogłoski, że Motyka być może jest zasilany jednostką Mercedesa. W samochodzie Ferrari. Nie wiem, czy to potwierdzone informacje. Na pewno wiemy, że w Mercedesach bardzo dziwnie się wygina zawieszenie. Wiemy, bardzo gwałtownie. Okej, okay, wracając do kwalifikacji. Już 10 minut praktycznie minęło. Dawid Strzębołoszewski, prawdopodobnie tak, bo nie mamy polskich znaków w grze. Wyjeżdża właśnie już z słynnych Esek, wjeżdżamy w Dunlop. Lekko poprawia swoje okrążenie. I teraz przejdziemy troszeczkę dalej, bo Topka już raczej nie poprawia tych... Dokładnie, Czerny jest... Aha, Czerny to jest właśnie ten zawodnik, który nie wyjedzie prawdopodobnie na pomiarowe okrążenie przez kary. To zobaczymy Tarnowski, Piotr Alon zjeżdża do pitstopu, to było nieliczone kółko. Czerny chyba może poprawić czas tak samo jak szwajcarski, jeżeli dobrze czytałem. Szwajcarski właśnie wskoczył na P5. A, no, chyba tylko kierowca Porsche nie planuje wyjazdu. Jeszcze zobaczymy, co tutaj nam Dawid wymyśli, bo jako jedyny poprawia swój czas z top 20 na tą chwilę. Oj, no już jest po czasie. To już jest po czasie niestety. Szukał limitów toru i je znalazł, niestety. Niestety źle jej poszukał, dokładnie, w złym miejscu. Nie w taki sposób, jaki prawdopodobnie by sobie z tego życzył. No i Dawid Szwajczewski, to o czym mówiliście, wskoczył na P5. Timo, Your Way Racing. Ale ten Bentley ma przepotężny dyfuzor. No, dyfuzor, maskę, w ogóle cały Bentley jest przepotężny, także... Bolt. Tak jak rozmawiałem z jednym z kierowców GT4, akurat na serwerze Pro z teamu Silver Racing Team, dokładnie z Nowickim, no to bardzo osobiście mówi, że śmiesznie to wygląda, jak jedzie Bentley i za nim Alpine. Ogólnie auta nie widać z tyłu. Takie matka wyprowadza swoje dziecko. O. Mam nadzieję, że dzisiaj tego widoku uświadczymy. W jakiś sposób... To się uświadczy. Tak to mam nadzieję. Flashbacki Giga. Pomyślcie, jakby jeszcze Kubica jechał w Bentleyu. Giga Kubica w Bentleyu. Nawet nie trzeba by było przerabiać tego w tym wypadku. O, tutaj przejdźmy do tyłu. Kasper Marzak właśnie z wspomnianego teamu Silver Racing Team poprawia swój czas co pro ponad sekundę, więc będzie blisko gdzieś tej pierwszej piątki. Jeśli niczego nie jest, w sumie jeśli tej przewagi, którą sobie wypracowało, nie zaprzepaści, ale nie wygląda na to, żeby
coś miało pójść nie po jego myśli. No tutaj ta szykana jest dosyć zdradliwa, można bardzo łatwo przestrzelić punkt hamowania. Ale widzimy, że dobrze przejechał tą szykanę i teraz czekamy na ten czas. Jeszcze jak w tunelu aerodynamicznym się tam utrzymuje? To jest czas na... P1! Perfekcyjnie przejechana. Złamaliśmy barierę 2 minut. No proszę państwa. Szapoba. Ja podgląd na czat. Szapoba, dokładnie, szapoba. Witam szanownych widzów. Łukasza. Witamy. Witamy, witamy. Nie mamy pro. No nie wiem, dzisiaj zajmują się serwerem semi. No pro tam widzę, że chłopaki siedzą na kanale, także pewnie zaraz będzie. Spokojnie. W zasadzie to, że my oglądamy wyścig na serwerze semi, znaczy, że nasza relacja nie jest pro. O, też. Nasza relacja jest jak najbardziej pro. Dobra, dzięki. Koniec. Dobra, przejdźmy teraz do Balickiego, który nadal szuka teamu, ale na pewno znalazł tempo. Już 0,2 znalazł po pierwszym sektorze. O, no to pięknym malowaniu. To powiem szczerze, że Ferrari w złoto-czarnym malowaniu bardzo ładnie wygląda. Bardzo ładnie wygląda, ale jednak umówmy się, Ferrari no musi być czerwony. No, no chyba, że jesteś szejkiem, to wtedy może być w każdym kolorze. A wtedy tak, ale no tak klasycznie to po prostu musi być czerwony. Tak samo jak choćby taki Aston Martin, no wygląda bajecznie w tym British Racing Green. Dokładnie. Aczkolwiek jak teraz tak sobie przypominam to malowanie Astona... Ojoj, co się tu stało? Ujujuj! No, ja panie właśnie Michale. W tym momencie oglądałem pana Ślusarskiego, no i... który w T1 też. I niestety... Zawalczył. Prawdopodobnie wyśmienity czas został zaprzepaszczony. No, i się już nie poprawi. Była poprawa, ale niestety nic z tego. Piotr Tarnowski wjeżdża w spun. No ciężko powiedzieć, czy to jest poprawa. Jest poprawa, jednak dużo lepsze wyjście od najszybszego czasu. Na tą chwilę. Jeszcze przejdźmy do Karola Piekary, który poprawia swój czas o sekundę. I kończy okrążenie, więc tutaj będzie mieć zawodnika po zawodniku. Karol Piekara będzie teraz na miejscu. Trochę długa ta prosta. Za szybko mówię to. Oj tak. Piąte miejsce. I teraz Piotr Tarnowski też kończy okrążenie. Wydaje mi się jednak, że kluczową rzeczą tutaj jest właśnie złapanie jakiegoś tunelu aerodynamicznego. Właśnie tutaj się zawodnikowi z P1 to udało właśnie, też tak idealnie po prostu się wstrzelił. I tam to na pewno mu trochę dało jakiegoś takiego zapasu czasowego oraz tych pewnie urwał te kilka dziesiątych sekund. Okej, ja to tylko dodam, że... Mufu. Właśnie kierowca, który myślałem, że już nie wyjedzie, wszyscy myśleliśmy, że nie wyjedzie, Stilg w Porsche, właśnie zaczął okrążenie pomiarowe, to może przejdźmy sobie z nim, bo to jest chyba jedyny kierowca, który jeszcze nie ma czasu. Dokładnie, przejedźmy sobie jedno całe okrążenie z panem Stilgiem. T1. I to jest praktycznie ostatni on, żeby zacząć pomiarowe kółko, bo już tylko minuta do końca kwalifikacji dla GT3. Może to nie jest Stilg, tylko Stilg. A może LG? Może ma tutaj sponsoring jakiś? LG dosyć znane w Japonii. Dokładnie. Nie wiem, czy zauważyliście, ale na tym torze bardzo często można znaleźć reklamę toru Spa-Francorchamps. A nie zauważyłem tego nawet. Na niektórych banerach, jak ktoś się wstrzeli, że tak powiem, w stream, zauważy reklamę... UR Fanatek. A fanateków słucham. Akurat jest wiele, że tak powiem. Fanatek jeden z głównych sponsorów. Ale... Gdzie ta reklama? Spa jest na eskach. Na eskach na przykład są dwie reklamy Spa. O. Nie wiem, może to jest błąd gry, ale dzisiaj robiąc przebitki toru, to tak zauważyłem, osobiście dziwna sprawa. Prawdopodobnie to było jakieś zapaj dziura. Tak może też być, że po prostu stwierdzili, a nie wiemy co dać, to damy Spa Francorchamps. No ale mogli też dać Suzuka po prostu. Ale dobra, odbiegamy już troszeczkę od tematu. Tymczasem jeszcze mamy żółtą flagę, tak ogólnie? Ale to nie, żółta flaga jest spowodowana tym, że po prostu kierowcy GT3 kierują się już do pitstopu, także spokojnie. Zrozumiałe. Chyba właśnie GT4 zaczynają wypływać z pitlane'u, także... No, zaraz przejdziemy, tylko przejdziemy już resztę z Grześkiem.
A to już jest takie, tak, nie, to jest takie okrążenie, żeby przejechać, sprawdzić jak się prowadzi auto raczej. I teraz to będzie. Czyli on będzie startował z końca stawki GT3, czy z końca stawki w ogóle? W ogóle, czyli pomiędzy GT4-kami, to na pewno będzie miał ciekawy start. Albo nie. Ma zrobić ten czas. Przepraszam, ma być czas chyba typu najwolniejszy, jaki się da? GT3. Zastanawiam się, co tutaj się robi. Zaraz zobaczymy. Dobra, będziemy wiedzieć na końcu kwalifikacji. Teraz przejdźmy do tego, co się dzieje w GT4. Stanisław Mazurkiewicz wyjechał na torę w McLarenie numerem 515. Na pierwszym mierzonym kółku mamy już Piotra. Jeszcze nie. I mu wieczne dzieci. Tak, ale zobaczymy, kto tu będzie pierwszy. No nie, jeszcze chwilkę musimy poczekać na te pierwsze czasy sektorów. Bardzo dużo Porsche'ów widzę. Nie wiem, czy to... Porsche jest całe 5. Dokładnie, 5 Porsche, jedna Alpina, 2 BMW, 4 Mercedesy, 3 Astony, 1 McLaren. O, a propos fanateka, Łukasz Brzeziński, w imię Brzeziński, z malowaniem fanatek. Z malowaniem Brzeziński. Też. Alpinki fajne, bardzo mi się podobają te auto w rzeczywistości. No wiesz, no silnik mimo wszystko jest z Megane RS, no ale wiadomo, nie z przodu. Całkiem inna charakterystyka auta. Lekkie i szybkie, po prostu, takie ma być. James May posiada taki samochód. Alpine, tak? Tak. Mamy też jedną polską zawodniczkę, która posiada Alpine. W sumie to Alpin chyba, albo Alpine, nie wiem jak to się dzieje. Alpin. Wiemy o kim mowa. Gocha, czy złote. Nie no, płakać. Gosia Ardest. O tą osobę chodziło. Dobrze. Krzysztof Lipczyński jako pierwszy skończy okrążenie GT4, więc teraz przejedźmy się właśnie tym Mercedesem. No wiadomo, będzie to oczywiście wolniejsze okrążenie od GT3. Powoli zaczyna nam słońce zachodzić, także jeżeli wyścig miałby się odbyć zaraz po kwalifikacjach, to praktycznie będzie miał. Zacznie się też o godzinie 18 czasu gry. W tym samym dniu, więc będą prawdopodobnie te same warunki i słońce. O 18, czyli jeszcze później niż jest teraz. Nie, teraz jest 18:20. To przepraszam, 17, mój błąd. Okej. Wybaczam. W porządku. O, utrzymał się w to, że już myślałem, że ten podster będzie na tyle duży, że wyleci to auto z tego toru. No i wyjeżdżamy na prostą. I tutaj z tego ujęcia idealnie widać tak naprawdę charakterystykę tego toru. No i ten wiadukt, można powiedzieć, przy 130R. Osobiście strasznie mi się to podoba, że ten tor jest taki zwarty w sobie. Tak. Tak po prostu majestatyczny, taki ciekawy, taki po prostu klasyczny, taki jak powinny być te tory. Ma bardzo ciekawą również tą krótką nitkę toru, czyli tam są tylko te eskiseny i tak naprawdę od tej po prawej znowu byśmy wracali na prostą startową, też bardzo fajna. Bardzo fajna opcja, jeżeli chodzi o takie wyścigi z samochodami z małą mocą, takimi MX5 czy podobnymi. Dużo frajdy, polecam każdemu. Dobrze, pierwszy czas. Krzysztof Lipczyński 2.12.750, Marciniak jedyne 12 tysięcznych, za nim Schulz 30 i dalej mamy Sebastiana Slapka. Slapek jeszcze mija właśnie prostą startową. Woźniak tymczasem, Woźniak skoczył na P1, tak ogólnie. Slapek odpuszcza to okrążenie. Coś nie poszło po jego myśli. Rosolin dopiero zaczął, Maciej Maca także zaczął to okrążenie, tylko 7 osób na tą chwilę ukończyło kółko. Gąska kończy czas i to będzie P8, 3 sekundy na straty. Chyba takie pierwsze zapoznawcze kółko.
teraz będą przyciskać. No też bardzo ważna rzecz, w GT4 nie mamy koców grzewczych, więc te pierwsze okrążenia też nie będą aż na tyle szybkie. No, pierwsze, żeby się nauczyć toru. Może niektórzy z tych kierowców jadą go pierwszy raz. Nie no, kierowcy muszą, no mają dwa tygodnie, żeby się wjeździć w ten tor, prawda? Tak, ale wszyscy wiemy, jak to się kończy, godzina przed końcem prekwalifikacji i wszyscy myki na serwer. Czemu ja potrafi, tego robię? Potrafi być dosyć tłoczny, to trzeba przyznać. Okej, z Marciniakiem już jechaliśmy, ale dosyć mocno się poprawia, już 70 od swojego najlepszego czasu. Na tą chwilę by to budowało pierwszą pozycję. Nie myślę, że to też jest w sumie możliwe do złamania takie 2 minuty 11 sekund. Wydaje mi się, że to jest do zrobienia w tym splicie. Na razie 12 sekund różnicy pomiędzy dwoma klasami, czyli to mniej więcej. Wydaje mi się, że tak, powinno, bo chyba tak dokładnie, bo chyba tam jakoś tak wychodzi, że to jest 10 sekund różnicy, prawda? Chyba na okrążeniu takim. Jeśli przejdzie takie idealne, prawda? Z pełnym bakiem to jest od 8 do 10, bo to też troszeczkę inna charakterystyka jazdy. Okej, okay, Krzysztof Lipczyński poprawia się i będzie nadal na drugim miejscu. Marciniak poprawia się 2.11.8. No to tutaj już poważna poprawa. Tomasz Schulz. P4. I następnie Łukasz Brzeziński będzie nam kończył okrążenie. No dźwięk prosto z Megane RS. Naprawdę, miałem przyjemność słyszeć to auto 1:1. O. Można, jak się... Można. Można odnorować idealnie. Zepsuta szykana. Można, nie bardziej. Tragicznie. Sebastian Stapek za to poprawia swój czas. Zanim szpachla. On... Oj, coś się nie naliczył? Nie zliczyło tego czasu, pewnie był. On nie miałem informacji nawet, czy jest zepsute to okrążenie, dosyć ciekawe. Szpachla tymczasem zanim wskoczył na P8, również w Mastonie Martinie. Okej, okay. Marcin ma w kubik immersione Scuderia Corsa w Porsche GT4. Myślę, że w tej sekcji zakrętów akurat Porsche będzie jedno szybszych aut, że tak powiem, przynajmniej w klasie GT4, po prostu biorąc specyfikę tego auta. A możemy jakieś sobie zrobić takie porównanie właśnie szybkie, jak to tak wygląda mniej więcej w porównaniu właśnie takiego Porsche z jakimś Mercedesem? Albo po prostu z innymi pojazdami? Czy to jest takie... To jest strasznie ciężko zależne, zrobić. Strasznie zależne od toru. Jednych... Chodzi mi właśnie takie, że teraz robi się porównanie takie lifetimingowe, ale chyba to jest w tym momencie niewykonalne. Ty byśmy musieli chyba zatrudnić jakiegoś AWS-a. Jest to wykonalne, nie powiem, że nie, ale nie mam tego przygotowanego. Rozumiem. Nie, pracujemy po prostu na tym we are checking. Dokładnie. Czyli ogólnie no AWS dzisiaj nie zadziała. Nie, AWS dzisiaj AWS nigdy nie działa. A to tylko w F1. To okay. Właśnie, ale do tego właśnie piłem. Dobra, tutaj Marcin poprawia to swoje okrążenie o 70. Pytanie, czy ta szykana ostatnia pójdzie zgodnie z planem, bo zaczyna płatać figle kierowcom. Chyba dobrze, bo przejechana sobie tak. No nie, stracił 0,2. A, no to... No chyba nie dobrze. Ale zaraz za nim właśnie idzie Niemotko, również w Porsche. Zobaczymy, ja sobie jego podglądam, zaraz zobaczymy, jaki będzie miał czas. P7, Niemotko. I skoczył na P3. Niemotko, no z naprawdę konkretnym czasem. Zaraz ze swoim właśnie teammate'em jechał. Prawdopodobnie to był jakiś masterplan. Porsche masterplan. Kamil Szpachla poprawia swój czas. Teraz na P9 łapie się w strudze za drugim Astonem i to będzie czas na... I znowu nie ma czasu. Moja aplikacja coś zaczyna zawodzić, ponieważ no pokazuje mi, że wali, a jednak nie wali. Dobry wieczór, Pacik, na czacie. Witam i witam wszystkich. Tak, może zapytamy czat, kto jest ich faworytem, znaczy znajomi, może kogoś tutaj kibicować, może jakąś drużbę albo groźbę. Groźba Castera jest niewybaczalna momentami, także...
no czasem jest tak, że można kogoś wywołać do tablicy i nagle tak, ktoś ginie. Tak, na przykład pokazujesz kogoś nagle z Bin. Dziękuję, Rafale. Formuleję. Dobra, to klątwę może na kogoś rzucić. Nie, nie, nie rzucaj, nie rzucaj. Na Krzyńcha, bo chciał. No, Krzyńcha napisał ja. No to Krzysztof potyka, oczywiście z RGT3. Dobrze, Krzysztofie, w takim razie ja odejmuję ci 4 punkty pochylenia tylnego skrzydła w pierwszym zakręcie. Co ty na to? No. A on na będziesz to banda. On na to banda. Zaraz zobaczymy, jak to będzie się dalej rozwijać. 4 minuty do końca kwalifikacji. No tutaj tak naprawdę Woźniak z Marciniakiem o włos tak naprawdę walczą o pierwszą linię. Dokładnie, co ci się wydaje, że jeszcze do końca kwalifikacji jeszcze przejadą jedno okrążenie. Takie tak, i będziemy naprawdę mieć walkę do ostatnich sekund całych kwalifikacji. Tu opony nie są jak w Formule 1, czyli że jedno kółko i do boksu, także można na nich zrobić kilka hotlapów. To są po prostu porządne opony. To są porządne opony. No nie wiem, reklamy kochamy, tak. Prawda? A wracając do naszego czatu i osób, komu kibicują, Team Pacik. Pacik napisał Team Porsche. Team Porsche. W międzyczasie Denver napisał cześć, powodzenia wszystkim kierowcom, oby pogoda dopisała. No też mamy taką nadzieję. W imieniu wszystkich kierowców dziękuję. Pytanie, co uważasz? Albo nie dziękuję, bo podobnoż wtedy się mówi nie dziękuję, to wtedy lepiej wychodzi. Krzynku tobie odpowiedział, a to nie do mnie tak z tym skrzydłem. No teraz to już za późno, sorry, już klątwa została rzucona. Już teraz. Tam do konfigu teraz, serwera zostało wgrane, okej. Okay. Albo 20 złotych kary, albo 20 lat winienia. Wracamy do Brzezińskiego, Łukasza. Tak, już jest w eskach, 30 na tą chwilę zyskał i stracił w ciągu jednego zakrętu, także coś nie poszło. A, już widzimy, co nie wyszło. Tutaj było tak zwane patera zrobione. Tam tylny stabilizator na 20 wkręcony chyba. Tak, ale Piotr Gąska ponownie się poprawia. Widać, że jest progres tego zawodnika. Z okrążenia na okrążenie pół sekundy jest w stanie urwać. Chyba nie przez ten DRS. To jest taki cheat code, jak sobie wpiszesz DRS w niku, to możesz odpalić go na proste. No to widzisz. Zdecydowanie teraz się mu przyda. No tylko, żeby go wyłączył przed 130. Albo niech go chyba, że poleci full mental. Full mental poleci? Tak zwany, niech zrobi pacika na tym, na Zandvoort. Nie, to było w DTM-ach, pamiętam. O, w DTM-ach. Kiedy tak, testował tak. otwarcie DRS-u w środku zakrętu. Zdarza się i tak. No i dobra, wyjeżdżamy na prostą startową, ale to jest właśnie unieważnione okrążenie niestety. Więc poprawia, ale nic z tego. Mikołaj Sawicki tutaj jedzie razem z Slapkiem. Byleby sobie nie poprzeszkadzali. Bo to wygląda za... No, Slapek tutaj Slapek ma tutaj gorsze okrążenie, także może spokojnie po prostu odpuścić. Szpachla też dosyć słabo na tą chwilę. Ja jestem ciekawiony właśnie walką Marciniaka i Woźniaka. Czy oni jeszcze wyjeżdżają w ogóle na okrążenia? Czy już są może na okrążenia pomiarowym? Sawicki jednak nie wyhamował do szykany. Tak. I jeszcze się popsuł. Także to już dla niego koniec kwalifikacji. Marciniak nie poprawia na tą chwilę swojego czasu, a Karol Woźniak właśnie teraz rozpoczyna. Więc zaraz do niego wrócimy dosłownie. Tomasz Schulz poprawia po pierwszym sektorze 1/10, co by mu dawało na tą chwilę 6. pozycję. Widzimy sporą rozbieżność, jeżeli chodzi o czasy pomiędzy P1 a P17. Aż prawie 4 sekundy. No to raczej te okrążenia właśnie powyżej tak naprawdę 2,5 sekundy to raczej takie poznać tor. Poznać tor i zobaczyć, co wyjdzie na T1 mimo wszystko. O, Tomasz Schulz tutaj dobrze, naprawdę świetnie przejechał spun. Już pół sekundy. Nadal cię? Pytanie, czy po prostu dowieźć. Przy okazji Woźniak nie poprawia. Marciniak właśnie unieważnił, także tutaj już na tym już pierwszą linię mamy rozwiązaną.
No i chyba tak naprawdę na tym zakończymy kwalifikację, bo już nowych kółek rozpocząć nie można. I no Tomasz Schulz wyjeżdża na prostą startową. Pytanie, czy jest w stanie teraz przeskoczyć na szóstą pozycję? Tak. I tak. I się poprawił w sumie. O 15? W sumie chodzi jedną dziesiątą. O, tak. Jedną dziesiątą się poprawił. Kamil Szpachla, z powrotem do niego wracamy. Teraz na miejscu 13 w klasie GT4. Jest jeden z ostatnich zawodników, którzy już poprawiają swoje czasy. Ostatnie. Poczekajmy w milczeniu. Możemy... Jak ktoś wspiera pana Szpachlę, to może dmuchać w tył, jak to było za czasów... Tylko nie dmuchajcie w mikrofony, bo nie dam radę tego przesterować. Okej, okay. Kamil Szpachla przejeżdża linię mety, wskoczył na 11 pozycję, poprawił swój czas. No i co? I myk prosto w ścianę. No, tego już nie pokazali. Tak, to plus 18 to nie można. Nie, to nie można. Zatem już znamy wyniki. Teraz oczekujemy na wyścig. Tak, teraz już czekamy tylko i wyłącznie na wyścig. Jeszcze wrócimy sobie teraz do tabeli w serii kwalifikacyjnej w GT3. Pierwszy Maziak, Hyszko, Rękas. Jeżeli chodzi o pierwsze trzy miejsca i w klasie GT4 Marciniak, Woźniak, Lipczyński. To są te pierwsze trójki, jeżeli chodzi o klasy. Jakie wasze są przewidywania na wyścig? Prawdę mówiąc, ciężko powiedzieć. Wydaje mi się, że w klasach GT4 na pewno będą się... W sumie... Obawiam się terroru. Powiedzmy inaczej. Wszystko zależy od tego, jak się to rozegra na pierwszym zakręcie. Czy zawodnicy będą ostrożni, czy naprawdę będzie tak zwany carnage. To zależy wszystko od tego. Jeśli będzie spokojnie i cały wyścig będzie ogólnie spokojny, to przypuszczam, że całe top 3, jak i w klasie GT3 i GT4, będzie się tam strachować. Tylko i wyłącznie gdzieś, znaczy w sumie prawdopodobnie top 3 zostanie takie same. Takie są moje przewidywania. Ja teraz z chęcią posłucham waszej opinii. Jak wy to widzicie? To może jeszcze raz dla tych, którzy, że tak powiem, dopiero co przyszli na naszego streama. Tutaj oddzielamy, że tak powiem, to co było do tej pory, czyli kwalifikacje. I przejdźmy do segmentu po prostu wyścigowego, więc jeszcze raz można powiedzieć, że zapraszamy Państwa na wyścig na torze Suzuka w lidze Sim Race Mixed Green sezon trzeci. Trzeci wyścig już tego sezonu. Dzisiaj troszeczkę wcześniej, ze względu na to, że mamy wyścig Formuły 1 o godzinie 21, żeby wszystko spiąć w ten piękny niedzielny wieczór. Witają się z Państwem, ja Rafał Dobek-Sotombal i komentują ze mną Karol Kopytko-Rataj, Mateusz Mauricy-Przątka. Okej, okay, więc tak, z tego co już wiemy, na to, że mamy piękną, że tak powiem, słoneczną pogodę o godzinie 17, więc to słońce przede wszystkim w pierwszym sektorze może troszeczkę przeszkadzać, byleby nie doprowadziło do żadnego niepotrzebnego kontaktu. No i jeszcze raz, wasze spostrzeżenia, jeżeli chodzi przede wszystkim o tor. No jeżeli ja mogę zacząć, to myślę, że w T1 najważniejsze jest to, żeby nie próbować wygrać wyścigu w pierwszym zakręcie, ponieważ on jest taki długi. Ciężko wybrać punkt hamowania, bo mamy bardzo różną prędkość, jeżeli chodzi o normalną linię wyścigową, a start. Teoretycznie zahamować można później, ale no, mając na uwadze to, że pełno jest obok nas aut, no to trzeba zachować tą ostrożność. No i potem w S-kach tak naprawdę, jeżeli jedziemy w koło, to też trzeba szanować miejsce dla drugiego kierowcy i żeby tam nikt kogoś nie podciął. Aczkolwiek wiemy, jak to potem wygląda. Sam tor jest dosyć techniczny. Mamy kilka zakrętów, gdzie wejście można troszeczkę zaryzykować. Na przykład na początku drugiego sektora, co niedługo będziemy go widzieli tutaj na relacji. Można zaryzykować i ten kerb pierwszy prawy troszeczkę ostrzej zaatakować. No w GT zależy od samochodu. Wiemy, że na przykład Mercedesy są w stanie brać wysokie kerby dużo szybciej niż powiedzmy takie Ferrari. Mniej to wpływa na ich zawieszenie. To na przykład na Imoli bardzo dobrze było widać na początku, jak wyszedł Mercedes. No i potem tak naprawdę psychicznie wytrzymać, żeby nie popełniać błędów. Na to, że jest kilka miejsc do wyprzedzania,
Także jeżeli ktoś będzie szybszy, to będzie na pewno miał okazję wyprzedzić, nie będzie za nim musiał jechać przez cały wyścig. No tylko tak jak mówię, nie popełniać błędów i po prostu jechać swoje. No tutaj mówiłeś o tym Kerbie, to ten właśnie zakręt Degner, to tutaj będzie dosyć strategiczny dla aut, które mogą pożerać Kerby, czyli Mercedes, Bentley, a Ferrari, że tak powiem, musi troszeczkę tam uważać. No i tutaj Herpin, tutaj niby taki, można powiedzieć, patrząc na ten zakręt, dosyć łatwy, ale mimo wszystko jest dosyć mocno techniczny, tak samo właśnie jak Spoon. Spoon to chyba najbardziej techniczny zakręt tak naprawdę, bo niby zgodzę. Nie zgodzę. Wydaje mi się, że właśnie, że Spoon i Herpin są tak samo techniczne, w sumie tak samo zaawansowanie techniczne. No w Spoonie raczej nie będziemy widzieli wyprzedzania, a właśnie do Herpinu, do tego nawrotu właśnie tam myślę, że będzie dosyć dużo ataku. Jeżeli dobrze wyjdziemy z T9, no to możemy się wcisnąć po wewnętrznej. Powiem tak, są rzeczy, które się fizjologom nie śnią, jak to wmawiają pewne osoby. Zatem wszystko jest możliwe. Naprawdę możemy się spodziewać w sumie wyprzedzenia w każdym momencie toru. Mam takie po prostu przeczucie, że tej przednie da się wyprzedzić. Tak naprawdę, jeśli masz taką wolę i naprawdę masz taką psychikę... Znaczy do T1 tylko Cojones cię, że tak powiem, blokuje. Też tak ktoś dokładnie może powiedzieć. Dokładnie. Ale w T1 zostajesz jakby po tej samej stronie toru, a wspólnie najpierw dojeżdżasz do wewnętrznej, dojeżdżasz do zewnętrznej i znowu do wewnętrznej. Także gdzie byś nie postawił dwóch aut obok siebie, no to któryś musi wypaść z toru. Także, no zobaczymy. Niekoniecznie. Zależy wszystko od kierowców, czy jak odpowiednio zareagują przeciwnicy względem siebie. O. First, Eski, Dunlop, poprzednie jeszcze Geico-Bank, Degner, T9, Herpin, 200, Spoon, Crossover, czyli ta prosta przed 130R i Casio Triangle. Na tym torze w Suzuce będą się ścigać właśnie kierowcy z serii GT3 oraz GT4. Kierowcy już właśnie wyruszają na okrążenie zapoznawczo-rozgrzewkowe. Formacyjne. Tak jak właśnie Łukasz Dom pisze na czacie, Laguna zweryfikowała, że można wszędzie. Nie było zakrętu, nawet na korkociągu jechało się tu wide. Zatem tak, korkociąg tak samo ma to jak do siebie, że nawet możesz pojechać nad innym samochodem, jeżeli się dobrze rozpędzisz. To jest też taka możliwość. A więc, ale chciałbym zobaczyć dużo walki koło w koło. Mi się wydaje, że w sumie jakby nie patrzeć, to jest w sumie ponad półtorej godziny. Na pewno będzie takie ściganie koło w koło, bok w bok. Byle bez niemiłych kontaktów i żeby dokładnie, to żeby wszyscy żeby dojechali i potem nie mieli zbyt dużo roboty. Tak, żeby wszyscy dojechali szczęśliwie, zadowoleni, bez przygód. Najważniejsze. Ewentualnie pozytywne przygody, a nie negatywne. Tutaj chciałbym zaznaczyć, jedna Honda tylko na gdzie jest to Daniel Nowak. Już wcześniej patrzyliśmy na niego w kwalifikacjach, więc można powiedzieć, że domowy wyścig. No myślę, że będziemy częściej tutaj zaglądać do tego zawodnika, względu na to, że no, jednak Honda, jedyna w stawce i na swoim torze. Czy myślisz, że to białe malowanie to trochę nawiązanie do tego, co ostatnio Red Bull Formuły 1 robił? Czyli też właśnie białe malowanie ze względu na rocznicę. Na pewno dużo łatwiej złapać, że tak powiem, to auto w gąszczu tych zielonych, czerwonych, złotych kolorów, jakie teraz mamy na torze, więc na pewno będzie bardzo łatwo rzucać się w oczy. Obyś cię nie rzucał w oczy, będąc poza torem czy innych takich sytuacji. Okej, okay, to jeszcze mamy na czacie Porsche numer 83, go, więc to jest Ireneusz Ciejka w zielonym malowaniu, a Porsche serii GT3. Zatem wiemy, kto jest, w sumie, kogo wspiera Denver. Wiemy, że jest to pan Ciejka. Przelew, właśnie otrzymałem potwierdzenie przelewu, dziękuję panie Denver, klątwa zostanie rzucona, aktywna. Okej, okay, dobra, już koniec z klątwami. Dojeżdżamy do The Spoon. I tutaj prawdopodobnie większość kierowców będzie miała ten punkt hamowania na tym asfalcie po prawej stronie. Przynajmniej w GT3, z tego co kojarzę, to taki domyślny punkt hamowania. Oczekujemy. Oczekujemy. Ja już z niecierpliwością oczekuję. Paweł Zabawiał dalej w pit stopie.
Prawdopodobnie jak się nie wystartował, tankuje. nie wystartował z... Ewentualnie się obrócił i... Nie, możesz wrócić, Nie wystartował przy światła. Jest 17.40 i godzina 40 wyścigu, także mi się wydaje, że na pewno będziemy jechać po zmroku końcówkę wyścigu, bo tutaj słońce już bardzo nisko. Na razie 27 stopni, czyli no 5 stopni mniej niż na kwalifikacjach. Mam nadzieję, że kierowcy wzięli to pod uwagę, wybierając ciśnienie opon. Już się ustawiają, powoli. Double file. Zatem rozsiądźmy się wygodnie i czekajmy. Wyjeżdżają już powoli, będą wyjeżdżać tą prostą startową. Widzimy, Hyszko że... Hyszko Maziak. Tak, Maziak. Dokładnie. To lepiej wiedzieć kto w T1. Będzie... Dokładnie, kto będzie w T1 pierwszy, albo w sumie pod T1 będzie pierwszy. Czy Bentley zostanie pożarty przez dwa Mercedesy? Zaraz zobaczymy. Zobacz ja. Nie no, tyle to nie. Ale dużo przestrzeni mają. Pomiędzy i trzeci wyścig Ligi Simrace. Myślę, że zaczynamy. I ruszyli, proszę Państwa. Maziak drive-thru. Swoje ustawienie na starcie prawdopodobnie. Ewentualnie za duża prędkość. Albo za duża prędkość. Na razie bez ekscesów w pierwszym zakręcie. Zobaczmy, co się tu z tyłu dzieje. Z tyłu również czysto na razie. GT4 też ładnie. Trochę szeroko tam część kierowców. I tutaj za bagą właśnie wyjechał nam tor. Przeglądając dalej. O, tutaj małe przecierki w GT4. Spokojnie. Ale raczej bez większej tragedii. Wróćmy tutaj do prowadzących. Ręka zaraz za... Tutaj walka widzę zaśnięta zaraz za Hondą, ale już się troszeczkę uspokoiło. Bo tam... O, nie, jednak nadal koło w koło. Raczej za na Hondą. Tą chwilę cisza. Przejeżdżam przez pierwszy sektor, także... O, tutaj szeroko. Szeroko. Wyjechał ktoś w piach. Ferrari umknęło nam to właśnie, ale zaraz przejdziemy tam. Ojej! Martin trafiony przez Ferrari. Kowalewski stępień, z tego co widziałem, to chyba był kontakt. Tak, Ferrari troszeczkę zajechało drogę Astonowi. No niestety, strata tutaj jest przynajmniej 6 pozycji przez Pawła stępienia. Dariusz Jugo także... Na tą chwilę na pozycję numer 5 atakowany przez Porsche 47 i spun. No to takie wciskanie się naprawdę bez sensu akurat w tym miejscu. Dokładnie. No było widać, zresztą jakby byli bok, to wtedy może byłoby próbować, ale no był z tyłu, no co by nie mówić, był z tyłu. Był z tyłu, troszeczkę przecenił swoje umiejętności, można powiedzieć. Jej, oj. Auto z numerem 54. Krzysztof Dudka, no troszeczkę przesadził w zakręcie. Toczy się. I tam widzimy też do hamowania, do szykany. Auto stoi w przeciwnym kierunku. Tam kierowcy próbowali go ominąć, ale widzę, że chyba nie udało się tego zrobić. Kto to jest? Kto jest? Na pewno jest Karol Piekara. Nie mogę właśnie znaleźć numeru. Trochę dalej w stawce już. A, to już trudno. Przejdźmy do tego, co się dzieje w GT4. Tutaj Maciej Marciniak teraz bije się o pozycję z Krzysztofem Czyńskim. Ale można zauważyć jedną rzecz, że Lipczyński zyskał pozycję tak naprawdę. No, wykorzystał to, co się działo na torze wypadające GT3. Troszeczkę tak, mu na pewno w tym pomogły. Aczkolwiek tutaj Woźniak już się do niego dobiera w eskach, bardzo bliziutko. Jest naprawdę bardzo ciasno. No, szukam najbliższych tutaj zawodników. Woźniak ma zakusy, żeby połknąć Lipczyńskiego właśnie. Tutaj z podglądu Marciniaka tak naprawdę najlepiej widać, jak bardzo zbita jest teraz ta grupka trzech zawodników. No tu GT4 na pewno dużo wolniej będzie, że tak powiem, się
rozbijać. Wiadomo, jak GT3 już dojedzie. Teraz Hugo, kierowca Ferrari GT3, się musi przebijać przez stawkę GT4, bo tam pewnie było kontaktach. Tak, tak, strać. Tak. I spadł gdzieś tam niżej, także teraz będzie musiał odrabiać Michał tę stratę. Michał Kieszko w pit stopie. Kacper Maziak. Tomek właśnie kiedy zjedzie na drive-thru? Był już. A był? Jest... Nie, chyba nie, bo... O co chodzi? Bo miał drive-thru. Tak, 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 miał. Co jest? To w takim razie chyba je odbył, bo już nie widzę, że... Ale już nie, no. P1, tak? A weźmy, zobaczmy na, te, na tabelę. A, przepraszam, przepraszam, przepraszam. Nie miał. Nie, nie. Nie miałem włączonego overlayu tego, co trzeba. Właśnie. Wracamy do GT4. A jakim magicznym guzikiem sobie włączasz właśnie te... Insert. Ojej, jej, tutaj Ireneusz Siejka, właśnie Porsche z numerem 83 z kontaktem. I tak samo Schulz spadł bardzo mocno, jak to właśnie zauważał każdą. Momencik, zaraz zobaczymy, co się tutaj tak naprawdę stało. Replay, poprosimy? Replay. A, po prostu... A, prosto, bok. Patera. Oj. Dobrze, bez kontaktu, tam bardzo blisko. Dokładnie, było tam strasznie blisko z Mercedesem. Ale najważniejsze, że hamulec wciśnięty w podłogę i nie przeszkodził za bardzo żadnemu zawodnikowi. Tutaj szpachla z Schulzem, GT4, właśnie DS-ek wjeżdżają, bardzo blisko. Myślę, że to chyba jest aktualnie najbliższa walka. Aczkolwiek bardzo odległa pozycja była, 34 i 35. Znaczy to 34 ogólnie w GT4 to jest pozycja numer 11. Ogólnie GT4 naprawdę bardzo, bardzo blisko, bardzo wyrównane. Bardzo blisko siebie, no. To jest prawda. I o to właśnie też chodzi, tak? Bo to jest dobre dla widowiska, kiedy auta są takie zwarte i jadą blisko siebie. Tak, nie tylko, że są mniejsze, to... Po prostu łatwiej jest z nimi jechać koło w koło, jeżeli chodzi o walkę. Kiedy trójki są troszeczkę gorsze pod tym względem. Hugo przebija się teraz przez te gąż, GT4. No troszeczkę, że tak powiem, bo to zajmie na pewno. Ireneusz Ciejka, no będzie musiał się przebijać teraz. Troszeczkę stracił. No jak wiadomo, w Porsche ten tył nie jest trudno stracić. Lubi uciec z tyłu, no, to jest prawda. Teraz w czołówce... Teraz jedzie już tak chyba bardziej... Oj, tutaj, bo... oj! Toż to był! Toż to był GT3, Tarnowski. Mercedes, Tarnowski. 250... 25. Maciek właśnie odbywa karę drive-thru. No, niestety to 130 R, tak jak widać, no, dosyć zdradliwe. Kasper Maciek właśnie będzie wyjeżdżał z pitstop. Na pozycji P8 trwa walka o... Między Ślusarskim a Więckowskim dojeżdżają właśnie do ESEK. Ślusarski z kilkoma błędami na początku okrążenia. Więckowski był w stanie się zbliżyć. Oba Porsche. I tam zaraz za nim Pinknek już też do nich dojechał, także blisko bardzo. Tak, no. Motyka też dojeżdża do Nowaka, z tego co mi się wydaje, przynajmniej z tego co widzę. Jeszcze nie, ale już jest po prostu poniżej sekundy, jest, w sumie łapie się tak w sumie. Ale to nie jest DRS, to nie mamy DRS. Tak, to nie ma DRS, to jest prawda, to nie ma DRS. Okej, tutaj widzimy na to cię Niemotko dajesz, Malina, Niemotko na tą chwilę jest... Maziak, tymczasem Maziak spadł nam o kilka, o dwie pozycje chyba, nie się dobrze widzę. Oj, Maziak nam spada. Już Maziak, czekamy. Nie. Maziak jest teraz 19, a był na miejscu chyba 14-15. A czy bo Maziak nie. Wyjechał dopiero z pit stop? A no tak, faktycznie. Ja zapomniałem, ja patrzyłem na tabelę overall i zapomniałem totalnie. Maziak dopiero faktycznie. Wyjechał z pit stopu, także spokojnie. Tak, to jest, przepraszam, mój błąd, przepraszam. Okej, okay, wracamy teraz do czołówki GT4. Tutaj na tą chwilę nic się nie zmieniło. Lipczyński, Woźniak, Marciniak. A jeżeli chodzi o serię GT3, no to mamy Rekasa, Piekarę, który przebił się tak naprawdę na starcie, i Szwajczewskiego w Bentleyu na pozycji numer 3. Ale tutaj Szwajczewski, no optymistycznie oj, i niestety oj. Z obrotem. Oj, obróciło. Trawę, hamowanie trawy, oj, taki, żeby tylko nie wrócił na nic. Dobrze. Hamowanie na trawie to nigdy nie jest dobry pomysł. Tymczasem Więckowski właśnie ich tam minął i razem z Finkiem, oj, popełnił błąd Więckowski i Finek to wykorzysta i zaraz do T1 będą dojeżdżać. Zobaczymy, czy jeszcze ktoś próbuje się wychylić do tego zakrętu.
Jackowski. No szuka gdzieś tutaj tej luki między tymi zawodnikami. No właśnie stracił tą pozycję przez błąd, szykanie i teraz pewnie będzie próbował się odbić znowu. Bardzo agresywnie Jackowski najeżdża na Kerby. Ale też było słychać wręcz, że przestraszył się do tego Kerba na wyjściu. Troszeczkę odpuścił tego gazu. No obawia się następnego błędu, ponieważ no może bardzo łatwo wypaść z walki o pozycję numer 7. Dokładnie. Widać, że to Porsche pod tą górkę ma jakby lepszą predyspozycję. Do tego Mercedesa jest w stanie łatwo dojechać. Może Mercedes jest szybszy po prostu w innych częściach toru. Też jest pewnie kwestia właśnie tego typu, że właśnie Porsche jedzie za Mercedesem, tak? A Mercedes przed sobą nikogo nie ma, tak? No to już jest fizyka tutaj już działa, tak? O, tutaj widać całkiem inna linia Mercedesa i Porsche. Tak. Chyba bardzo zachowawczo. Tam bardzo blisko, tam obok siebie te Porsche są, Jackowski i Fidek. No ale tutaj bardzo można powiedzieć, że Ślusarski troszeczkę przestraszył się tego Porsche, chciał za wszelką cenę zamknąć się wewnętrzną. A raczej nie było to potrzebne. I teraz dużo lepsza linia Pinka w porównaniu do Ślusarskiego. Nadrobił 100 metrów praktycznie wspólnie. Zanim dojedziemy do 130, jeszcze zobaczmy co tam Maziaka. Przebija się, ale to jeszcze nie jest... Aha, przepraszam. Przebił się tak naprawdę już na pozycję numer 17. A teraz Finek właśnie tutaj z błędem. Finek się musiał ratować praktycznie wyjazdem poza tor przez Ślusarskiego, który zahamował chyba troszeczkę szybciej niż Finek się spodziewał. Mi się wydaje, że Finek naprawdę dysponuje szybszym tempem, tylko po prostu nie może się uporać z kierowcą Mercedesa. No to zobaczymy czy to T1 będzie w stanie tutaj wyprzedzić. No Mercedes szybszy na prostych. Ale tak, odchodzi zdecydowanie. Mimo że jedzie kierowca za nim tunelem aerodynamicznym, to nie jest w stanie go dogonić. Ale w eskach właśnie Porsche swoją zwinnością powinno nadrobić. Zaraz zobaczymy, że tak będzie. No i dojeżdża już na zderzaku. Inną linię całkowicie widzimy. Znaczy nie, no tutaj musiał, żeby nie stracić za dużo przyczepności. Też no dosyć łatwo tutaj zaparkować komuś w bagażniku, więc... Tak jest. Tak jak mówisz, Tomek. Jestem ciekaw, czy tutaj będzie jakiś atak za to. Ale widzimy, że Ślusarski bardzo zachowawczo, w ogóle nie atakuje tych kerbów. Wydaje mi się, że mógłby spróbować. Ale wydaje mi się też, że jednak ma w głowie, z tyłu głowy gdzieś to, że jeśli najedzie i jakoś, no niestety, nie daj Boże, pełni jakiś błąd, no to zostanie wyprzedzony, tak? Ale zauważcie, tych zawodników. Przepraszam za przerwę, ale Szwajczewski już właśnie do nich dołączył. Tutaj było 3 sekundy straty, więc naprawdę słabe tempo tutaj w wykonaniu tych trzech zawodników. Szwajczewski 2.03,2 ostatnie okrążenie, a Nowa, który idzie przed nimi, no, też słabsze trochę. Ale Szwajczewski najszybsze ma 2.01,6. Najszybszy aktualnie Rekas, ostatnie kółko 1.3. Ale on jedzie pierwszy, ma wolny tor przed sobą, także... Okej, okay, parę statystyk, że tak powiem, na tą chwilę. Najszybsze auto na torze, na tą chwilę, jeżeli chodzi o prędkość maksymalną, Piotr Tartowski, 262 km na godzinę. Jeżeli chodzi o klasę GT3. To szykany pokazuje się tutaj, Ślusarski defensywnie bardzo. No, ale to chyba jednak... Czyżby lepsze wyjście z szykany, ale no... Mercedes odjedzie, braknie, niestety. Braknie. Chociaż tutaj jest strasznie blisko. Ale zobaczmy z tyłu, Więckowski jeszcze się też pokazuje. Ajajaj, jednak już, jak już nie jest w tunelu aerodynamicznym, no to już widzimy, że odjeżdża. Znaczy odjeżdża, po prostu traci. No, że tak powiem, tutaj Ślusarski to wręcz modli się do tego silnika, by... Pomógł mu utrzymać tą pozycję, jak Finek szuka tego Finek miejsca. Szuka miejsca. Chyba znalazł, tak? Nie, to będzie jeden nie, z lepszych, nie, spokojnie, to jest jeden tak, z lepszych manewrów na tą chwilę w tym wyścigu. Utrzyma prawą stronę, powinien utrzyma. Nie, zjeżdża. Braknie prędkości, niestety. Tak. Ale była bardzo ładna walka, no nie ma co, no wspaniałe, naprawdę... Wspaniałe to było. Ale widać, że tutaj Finek...
Ma tempo, może pokazać, tak powiem, że potrafi dużo szybciej przejechać ten tor niż ślusarski. Tylko potrzebuje niestety przebić się przez tego Mercedesa, co na tą chwilę nie jest łatwe. Już tam 4 sekundy staty, tak naprawdę P7 do P6, także rozjeżdżają się, jeżeli chodzi o stawkę. Ja sobie lubię, jak tam GT4 wygląda. No dokładnie, na tą chwilę zabagło, że tak powiem, przed Kubikiem. Akurat trafiłem na Balickiego, który w nawrocie popchnął Pilcha, ale na szczęście bez większych szkód, także jadą dalej. Oj, tutaj Sawicki z problemami na wyjściu na prostą startował. Ale tutaj Woźniak z Lipczyńskim walczy właśnie o pierwsze miejsce, tylko 30 różnicy. Można powiedzieć, że od początku wyścigu walczą o to miejsce. Okay. Zespół Szybkie Orły Porsche kontra Zielony Team Wyścigi. No, w mocnym polskim tłumaczeniu. Formuła pierwsza. Tak, ładnie tak. No i tak jak mówiłem, tutaj ten pierwszy sektor zdecydowanie należy do Porsche. I tutaj widać tą linię, że to Porsche troszeczkę szybciej przejeżdża przez te wąskie zakręty. Wręcz mamy... Przypomnijmy, że Woźniak walczy tutaj z 3 zawodnikami Green Team Racing, także jest otoczony Mercedesami. Malutkie Porsche kontra potężny Mercedes. Na pewno nie ma łatwo na tą chwilę. Ale jest po prostu Woźniak szybki. Watros już zjechał do pit stopu, więc odbył obowiązkowy jeden pit stop w wyścigu. Nie mamy okienka wyścigowego, więc kierowcy mogą zjeżdżać w każdej możliwej chwili. No i w cieniu to Porsche się zbliża, ale nie na tyle, by zdecydować się na atak. Lipczyński trochę zachowawczą linią. Myślę, że Porsche teraz ten jest w stanie lepszą linią pojechać, ale nie. Stracił na wyjściu. W międzyczasie... Czy czołówka zaczęła dublować, znaczy wyprzedzać po prostu GT4? Zaraz to powiem. Jeszcze nie. Brakuje nam dosłownie paru okrążeń. Teraz GT4 są na prostej startowej, tak mniej więcej. To 2 okrążenia. No albo następne okrążenie, to już będą pierwsze dublowania. No i wtedy się zacznie dopiero. Dokładnie tak. Wróćmy do Finka. Finek nadal atakuje Husarskiego. Szwajczewski troszeczkę stracił. No i mamy ten pierwszy atak. O, tutaj już są dublowania, przepraszam. Ale tutaj był kontakt. Ale tutaj spokojnie, to będzie oddana pozycja. Pewnie tak. Zaparkował mu, chociaż nie wiem, czy oddana pozycja, ale tutaj Bentley... wykorzysta tę sytuację. No i tragedia dla Finka tak naprawdę, bo stracił... Ale przynajmniej zachował się fair play, a to się ceni. Fakt, stracił, ale... Stracił, ale ustał. Dokładnie, ustał. Ale za to Szwajczewski prawie tego nie ustał, więc tutaj Finek musi troszeczkę zachować inną krew. Pohamować swoje konie, tak zwane, po polsku. Stępień też tutaj goni, że tak powiem, to Ferrari na pozycji numer 4 Krzysztofa Motyki. W klasie GT3. Tymczasem słońce właśnie chowa się za horyzontem, także miejmy nadzieję, że kierowcy zachowali swoje światła i niedługo będą musieli z nich skorzystać. Ale tutaj straszne problemy tutaj. Straszne problemy tego Bontleya. Kierownica po prawej stronie po prostu nie widział krawędzi toru. Może być, zapagło. A, on się przebijał przez GT4. Wracajmy. No i właśnie startował z końca stawki. Czołówka już właśnie zaczyna dublowanie takie poważniejsze. No przez te grupki GT4, także tam będzie dosyć gęsto. Jeszcze zobaczmy Kasper Maziak. No, nieba do piekła można powiedzieć. Z P1 na P15. No powoli się przebija przez to. Drive thru sporo go kosztowało niestety. No ale wyścig jeszcze trwa, także jeszcze jest w stanie, jeżeli ma dobre tempo, to na pewno... Jeszcze ma półtorej godziny, dobra, godziny 20 minut. Także spokojnie, Kowalewski na tą chwilę padł niestety już na 9. pozycję. Tutaj błąd tego zawodnika w dyspu.
No i tym sposobem Szwajcarski i Finek o jedną pozycję w górę. Więckowski też wcześniej troszeczkę stracił, bo tak jak dosłownie 10 minut temu jechał właśnie ze Szwajcarskim i Finkiem dosłownie obok siebie. Oj, tutaj z jego perspektywy możemy spokojnie zobaczyć tą walkę o pozycję numer 6. Jak to będzie wyglądać? Nie, dobrze. Ja no, Kowalewski się wcisnął. W międzyczasie obserwuję walkę o P3, ale jeszcze są troszeczkę oddaleni od siebie, także jak coś to będę wołał. Na razie 4,10 sekundy. Właśnie stępień kontra motyka. Tak. Zobaczymy, co się za chwilę tutaj wydarzy. No, tutaj na czacie mamy informację, że na pro idzie deszcz. Także. No niestety u nas chyba nie. Gdyż... A czemu niestety? Czemu niestety? Znaczy, moim czemu... zdaniem... Znaczy nie, no nie, nie, to było złe określenie, prawda? U nas akurat... Ale tutaj karambol mamy w eskach. Oj. Karambol w eskach. Stanął na środku. Czy karambol, możemy spojrzeć, co się stało? Już, sekunda, muszę tylko zobaczyć. To był Sergiusz Kaczmarek. Z jeszcze tymi raz... problemami. Oj, chyba tam jakieś uszkodzenie poważne auta było, bo tak. Ewentualnie przegrzane opony. O, momencik, bo jednak mimo, że mamy skompresowane skiny, to jednak troszeczkę to trwa... Aha, dobra, tutaj mamy powtórkę tego, co się przed chwilą stało. Trawa. Czyli jeszcze musimy poczekać. Zaraz zobaczymy. Oj, trocheczka. O, tutaj mamy te... Nie, to już chyba było po... To jest tu. GT4 zamknęło. Zamknęło niestety, tutaj Sergiusz Kaczmarek zamknął Porsche GT3 drogę. Tak. A teraz Ślusarski tutaj walczy, że tak powiem, z Nowakiem o pozycję numer 5. A przejdźmy też może do GT4. No, momencik, tutaj właśnie dobrze? Mijają tak, GT4, tak. Tu się może wiele wydarzyć. Bardzo ładnie przyjechali. No, ale tutaj tą moc Mercedesa naprawdę widać na tych prostych. Dojechał do tej Hondy od tak. Pomknął jakby obok nich, jakby miał auto z innej planety. Tak. Cytując i zmieniając pewnego wieszcza motorsportowego. Zaraz zobaczymy, czy w pitstopie Ferrari nie kto inny, jak Pamela Anderson. Dokładnie, spojrzymy, zerkniemy, zobaczymy. Dokładnie tak. Tymczasem Więckowski i Kowalewski, bardzo blisko siebie. O, już wracamy tutaj na tor. Oj! GT4 tutaj troszeczkę przeszkadza. Tutaj dokładnie GT4 zawodnika... Brzezińskiego, dokładnie. Troszeczkę przeszkadza, ale to spokojnie. Teraz już puszczę. Aczkolwiek też została wywieziona ta GT4 strasznie mocno. No, it's racing. Trochę... It's racing. It's racing. On ma też swój własny wyścig, także też nie chce trafić zbyt... Dokładnie, nie no, wiadomo, tak. No tutaj, no teraz właśnie z gąską DRS się Kowalewski uporał. Jeszcze spójrzmy tutaj do GT4. Przepraszam, Niemotko tutaj jedzie z Maciejem Macą oraz Kubikiem w takim tercecie. O pozycję numer 5 na tą chwilę, ale dosyć blisko są Lipczyńskiego, który jest na pozycji numer 4. Jeszcze zobaczmy, bo Wośniak dalej te 0,2. Dziś jest za tymi Mercedesami. Mercedesem. Jeden za nim, jeden przed nim, ale nie widzi gdzieś tutaj okazji, by skoczyć na tą pierwszą pozycję, a jestem bardzo ciekawy tempa tego Porsche w wolnym powietrzu. Zaraz zobaczymy, miejmy nadzieję. Ale ojej, jak ktoś szybko do niego podjechał, Janaszek. Nie, to jest GT3. A, faktycznie, przepraszam. Troszeczkę więcej spoilerów. Tak, troszeczkę większy i dłuższy spoiler. Big Wang. Ale i tak się spokojnie atakować nie... Kerba. Oj. P3
praktycznie czterema kołami po zielonym pojechał. Kierowca Mercedesa, tego mniejszego zielonego. Aczkolwiek w sumie to tylko troszkę jest. O, tutaj Porsche. Już myślałem, że jednak tutaj Woźniak spróbuje wysłać całe auto na wewnętrzną, ale jednak powstrzymał swe konie. Ja tylko tak wspomnę, że pomiędzy P5 a P7 mamy tylko 0,4 różnicy w klasie GT3, że możemy za chwilę się tam również przenieść. Szwajczej i Ciejka, tutaj była walka o pozycję numer 11. Przebił się Ciejka przed Szwajczewskiego. A tutaj po paru błędach i kontaktach z Szwajczewskim troszeczkę stracił tempo na tą chwilę. Może by się to właśnie do Fiejka, właśnie Finka możemy się też przenieść, bo było blisko. Finek dalej, te 30. Utrzymuje. No jeszcze mamy tam Ślusarskiego na przodzie, który też nie chyba... Zaraz za Nowakiem. Zaraz za Nowakiem, więc tutaj... Mamy kombi się tworzy. Jednak... Oj, tutaj błąd Ślusarskiego. Pytanie, czy to wykorzysta Finek? Tak, wykorzysta, chyba tak. Oj, jak tutaj optymistycznie. Chciał nam wciąć optymistycznie. Tak, oboje strasznie optymistycznie to zrobili. Prawdopodobnie Finek myślał, że Ślusarski zostawił mu tam miejsce, ale jednak nie. Ale Finek troszeczkę za dużą prędkość miał w tym zakręcie, nie był w stanie nawet zatrzymać samochodu. Tak, nawet gdyby Ślusarski miał miejsce, to i tak. To też. Brakło tam miejsca dla hamowania. Piotrowski tutaj stracił pozycję na rzecz Maziaka, który przebija się teraz jeszcze przed GT4 na prostej. I już jest na pozycji numer 13, Finek. Dalej, tuż za tym Mercedesem. Szuka tutaj miejsca, no ale jeszcze mamy... Ale cię na rondę się teraz zrobiła straszna kanapka, no to się taka zrobiła. Tak, ale mamy taki subway. Pomijanie tych kierowców GT4. Ale bez problemu przejechali. Ale tutaj Nowak... No i teraz się zaczyna taka sałatka zrobiona z różnych typów samochodów. Praktycznie co chwilę będą kierowcy trafiali na inną klasę. Także tu dużo też szczęścia, może jeden ktoś może przyjechać szybciej, obminąć GT4, następnie inny kierowca za nim troszeczkę zostanie spowolniony, no i tutaj kasowanie będzie praktycznie na 100. Już myślałem, że będzie w stanie tutaj wskoczyć przed Ślusarskiego, bo troszeczkę średnio przejechał właśnie ten nawrót. Ale jednak nie, nic bardziej mylnego. Bardziej mylnego. Teraz przebijamy się przez dokładnie, chyba Janaszek tutaj jedzie, dokładnie tak. Janaszek, Woźniak, dalej 20. O, tutaj dużo szybciej, to 130R. Klasa oczywiście GT4. No to działa w dwie strony i GT3 może trochę pomóc GT4-kami i odwrotnie, ale też może przeszkodzić. I to dokładnie także w dwie strony. No niestety, raczej tutaj nic się nie wydarzy. Na razie nic nie wydarzy, o, aczkolwiek może chyba tutaj dobrze się Woźniak ustawi ze Marciniakiem. Nie, jednak nie. No. Bardzo defensywnie. Mercedes. Ale za to tutaj pełna wewnętrzna, piękny manewr. Ale switchback, ale się zmienili pozycjami. Czasem właśnie z tyłu jest ta walka GT3 o pozycję piątą i właśnie... Jeszcze karambol. Finek został zahaczony przez... Nowak z Finkiem się tam złączyli, można powiedzieć. Niefortunna sytuacja, no ciężko mi powiedzieć, żeby kogoś tutaj... Od razu winić tutaj dokładnie. Finek dalej w ścianie. Macie problem z powrotem w takie niefortunne miejsce. Dokładnie, tutaj ciężko wrócić po prostu. Ale ma też widać, że ma duże uszkodzenia przodu. Jeszcze raz zobaczymy to z ujęcia na Tomasza Finka. A tutaj problem Mercedesa. No. Ciężko określić. Honda. A jeszcze raz możemy zobaczyć, czy to jest z jakiejś innej perspektywy, czy jest to tak w sumie... Możemy to za... Ale to za momencik. Jeszcze dokładnie. Tutaj mamy walkę i straszny karambol w nawrocie. Co tu się stało teraz? GT4 tam... strasznymi problemami.
Około 10 samochodów w odległości sekundy. Tutaj topka GT4 właśnie. Zielone Mercedesy tasują się. No, można powiedzieć, że no i praktycznie się stawka strasznie potasowała. Zaraz zobaczymy na powtórce, co tam dokładnie się stało. Ciężko określić, co się tam stało. Tak niesamowitego, nie wiadomo co, tak naprawdę. Nie wiem, co mnie. Się no, przebijają. Wspaniale to wygląda, no, mamy spokojnie 10 aut wyjeżdżających do jednego zakrętu, po tak naprawdę pół godziny jazdy. GT4 koło w koło do szykany. Ale to jest GT4 strasznie szeroko wyjechało. To jakiś problem też na wyjeździe. Ta. Jeszcze nie mam powtórki gotowej. Dobrze. Z nawrotu. Nie wskoczyło mi to po prostu do programu powtórkowego. Szwajcarski tutaj atakuje po zewnętrznej Piotrowskiego. Tutaj jeden. Uda się? Uda? Nie uda? Jeszcze nie. Jeszcze nie. O, tutaj ostatnia pozycja GT3. Hyszko kontra Zabagło. I dalej walka w GT4. No, co bym nie przełączył zaraz jakiś karambol? Oj! Co tu się dzieje? Co tu się stało? Niemotko w ścianie! Waldek Szejczewskiego również próbował wepchnąć w ścianę. Nie, to jest jakiś karambol! Oj, co tu się dzieje w tym momencie? Co w tych F-kach się właśnie dzieje? Co tu się od Steve Racing robiło? Auto numer 888. Michał Pilch. Pilch. Też trafiony w bok. Piotrkowski również teraz tam się zbiera powoli. Nie wiem. To się chyba właśnie zadziało to, co się fizjologa mnie śni. No właśnie tak. Jakaś GT4 na pewno zaparkowała w poprzek, aczkolwiek to chyba nie było z jej winy. No i potem już się efekt domina wydarzył. Zaraz zobaczymy dosłownie, co tu się wydarzyło. Ja, chcieliśmy zobaczyć tę sytuację. Nie, tu się wystraszył po prostu tego Porsche, które nie, stało. Ojej. Tutaj. To Porsche 988 Porsche. Nie opanowało mocy przy próbie zmienienia. Już w picie, łącznie z Mazurkiewiczem. Dudka jeszcze jedzie, bo to są wszyscy, którzy, że tak powiem, zostali uszkodzeni w tych wszystkich karambolach. Ciejka też tam ucierpiał, łącznie z Filipem Wadkiem. Maca nawet jest cały, Szwajcarski tylko tam dostał w bok. Znowu jest... tu jeszcze w nawrocie, znowu w Ferrari. Co tu się dzieje? Co tu się dzieje? Mamy czarną To jest Dawid Trzeboszewski. W ciągu 3 minut rozbiło się pół stawki. Nie wiem, co się dzieje teraz w tym wyścigu. Myślę, chyba ta kontra zadziałała. Ale... Bono, my tires is gone. Ale to jest Ferrari, więc pronto zbinotto, co najwyżej. Sudo slash zbin. O, pachołek poleciał gdzieś, nie wiadomo gdzie. Tak, do Shadow Realm. Okej, okay. Spróbujmy uspokoić troszeczkę wyścig. Motyka zaczyna walczyć o pozycję numer 2 z Karolem Piekarą. Dogonili razem ze Stępieniem. O, i Stępień tak, tam... Piekara strasznie dużo traci do Remkasa. Możliwe, że gdzieś te opony przestały pracować. Może te ciśnienia, o których na początku tutaj Karol wspomniał. No, podczas wyścigu... Temperatura toru spadła na razie o 1 stopień, no ale słońce zaszło. Zobaczymy. Wydaje mi się, że teraz będzie nagle spadać ta temperatura na powietrzenie toru. I wiatr dużo zmalał. Mieliśmy 14 km na godzinę, już mamy 6. No i w kwalifikacjach było 14. Dokładnie. Takie można było powiedzieć nawet bezwietrzne warunki. Tak naprawdę, bo to taki po prostu wiaterek. Wiaterek, dokładnie. Taki drzewy. Bryza. Dokładnie. I teraz ciekawe, czy ci kierowcy... Jeszcze Maziak. Maziak tutaj już odrabia. Atak na pozycji numer 9. No, pytanie, czy będzie w stanie przebić się do top 5, proszę Państwa. Jak myślicie? Wydaje mi się, że tak. Jednak, wiecie, jednak znikąd tego czasu nie zrobił, tak? Bo jednak to o czymś świadczy. Po tylu kraksach, jest to szybki zawodnik.
Dokładnie. Jemu się udało uniknąć, patrząc po stanie samochodu, także on po prostu jedzie swoje, no i reszta stawki tak naprawdę robi robotę za niego. Powiem tak, jest możliwe, że jest możliwym, jest to, że nawet się znajdzie w top 3, ale tak prędzej, jednak na pewno w takiej czołowej piątce się znajdzie. Mam takie przeczucie, że w tej czołowej piątce się znajdzie, a co będzie dalej, to zobaczymy. Okej, okay, wracamy na chwilę do GT4, tutaj Janaszek trzyma się za Olesnym, ale niestety tutaj dublowanie GT3 troszeczkę, można powiedzieć, że jego plany zgniotło i wyrzuciło w kosz. Dosłownie tuż przed tymi kraksami chciałem pochwalić kierowców GT3 i GT4, że za bardzo takie kulturalne przepuszczanie się. Ale tam ciężko powiedzieć, co się tak naprawdę stało. Niestety dokładnie. Nie mam powtórki z tego, prawdopodobnie tyle było kontaktów, że no niestety program nie był w stanie wygenerować. Ja to troszeczkę oglądałem z mojej własnej perspektywy i to wyglądało tak, jakby GT4 przepuściła i GT3 nagle jej zajechała drogę, więc kierowca odpuścił gazu, troszeczkę spanikował, no i potem już efekt domina, jak zahamuje, to potem... Możliwe, to na pewno to jest bardziej niż pewne, że właśnie potem też ktoś efekt domina. Jechał, ktoś pewnie jechał za Bentleyem, nic nie widział, no zdarza się. A. Nagle Alpina wyjechała za Bentleya. O kace merda, i, no i nic, do widzenia. Aj karamba. Kubik za Lipczyńskim. Niecałe 40, no dosłownie siedził na tym zderzaku. Można powiedzieć, że takim standardowym widokiem w tym wyścigu jest Porsche za Mercedesem, który tak naprawdę czeka na błąd tego Mercedesa, bo na prostych naprawdę ciężko wyprzedzić te Mercedesa na tym torze. Część kierowców już widzimy, że po pit stopie, aczkolwiek to raczej nie był planowany pit stop, tylko wymuszony jakimiś uszkodzeniami. Jednakże powoli zbliżamy się do połowy tego wyścigu. A jeszcze widzę, że Kaczmarek i Gąska wyjechali chyba. Chyba tak. Z tego zaraz, co widzę, to wyjechali. Zaraz przeniesiemy się do GT3, bo tutaj Motyka dosłownie gdzieś 1/10 za Picarą. O, pewnie tutaj troszeczkę GT4 pomogło dogonić. Szwajczewski w międzyczasie w... A teraz Piekara błąd przy wyjściu. Błąd przy wyjściu Piekary, czy do hamowania nawrotu Motyka zaatakuje? Nie, nie odważy się. No nie, jeszcze tutaj to GT4 na pewno nie pomaga. Ale widzimy jak blisko jest Motyka. Tylko że teraz właśnie różnica prędkości, no Ferrari nie ma takiego top endu jak Mercedes. No widać jak odchodzi po prostu. Mimo tego, że tak naprawdę jest w tunelu aerodynamicznym. No i tutaj Stępień tak naprawdę czeka na błąd tych obu zawodników, bo tak naprawdę jeden niepotrzebny błąd, jeden niepotrzebny kontakt i dwie pozycje zdobyte. Nie chcę kraczyć, ale tak się może stać. Dokładnie, zatrzymaj tak. Jak kierowcy z pitstopami, jakie są plany, bo z tego co kiedyś jeździłem Porsche tutaj, to wiem, że w Porsche śmierć przednich opon nadchodzi bardzo szybko i bardzo niespodziewanie. Trzeba je umieć utrzymać w dobrym stanie. No, myślę, można że bardzo szybko bardzo dużo stracić. Myślę, że troszeczkę tutaj pogoda na tą chwilę pomaga, jeżeli chodzi o utrzymanie opon. Nie przegrzewają się na tyle w tych szybkich wyrażach, więc... Na pewno efekt nagłej śmierci ogumienia jest, ale nadejdzie troszeczkę później. Dokładnie tak. Tymczasem widzimy, że rozmaźniak jest na P8. I ale to jest wywołane już pit stopami, także... A, no chyba, że tak. To już część kierowców zjeżdża, chwilą właśnie będziemy kierowcy McLarena. Ale względem Kowalewskiego jest progres na jednym okrążeniu, 2 sekundy. Bo Kowalewski był cały czas przed nim, było 7 różnicy między nimi, już jest 5,5. To widać, że no to tempo znikąd się nie bierze, więc... He's on fire, jak to tak można powiedzieć ładnie. O, dokładnie tak. Tu jedzie zastępnym, to jest... Porsche z numerem 47, ale to już jest
to jest bez po pitstopie jest kierowca. A to z kierowca po pitstopie jest. Tak, Finek, tak. To jest ten, co został... No niestety, mówiąc kolokwialnie, zabity. Zabity. Chociaż no, z tego, co widzieliśmy z tego ujęcia, ciężko jeszcze rzucać jakikolwiek werdykt. Zostawmy sędzią. Ciężko, że... Oraz nagranią, którzy dostarczą zawodnicy sami. A to nie, to jest tutaj na zasadzie powtórki głównej, także spokojnie. Tutaj powtórka robi wszystko, nie? To jest prawdziwy, nie półprodukt. Ej, już? No tak. Okej, okay, wróćmy teraz do... ścigania opozycji numer 2, no... nie zanosi się na tą chwilę na zmianę, kierowcy dosyć równym tempem. No już tak dobre 15 minut tą trójkę jadą. Zobaczmy, co jest niżej. Dudka walczy o pozycję z Filipem. Tymczasem Jugo w P7 zaliczył kraksę, znaczy wypadł z toru, ale chyba bez uszkodzeń. No, coś tam się zderzył z dokładnie. To jest Tech Pro, czy nie? Tech Pro to jest te cudo takie gumowe coś, tak? To jest tak, chyba tak, to, nie? Tak. A taka zwykła banda to po prostu banda. To jest bariera z... Dokładnie. Chociaż za dużo tarki wziął. To ma też swoją jakąś nazwę. Gumowa banda, proszę bardzo. Wymyśliłem ci nazwę. Nie, chodzi mi o barierę energochłonną. A, o. Jeżeli chodzi o metalowe bariery, to wiem, że jak jesteś na Nürburgringu i chcesz się przejechać swoim Passatem i w nią uderzysz i będą musieli ją wymienić, to zapłacisz sporo pieniędzy. Także nie polecam się z nimi zderzyć. No, Kubica też by może coś na ten temat powiedzieć. Dobra, szatanie. Okay, zapytajmy nie? Pana Kubicę, co pan sądzi o barierach energochłonnych? Okay. 17 stopni już na torze, troszeczkę już to słońce całkowicie, można powiedzieć, zniknęło z horyzontu. A tutaj Maciej Maca atakuje... Zobaczyłem, ale... Przepraszam, nie GT4 i GT3, dobra. Dwie GT3 i jedna GT3 i dwie GT4. Dokładnie tak. Ale ten sposób miałem powiedzieć. Nie znalazł miejsca do 130R. Jakaś, czy to jest jakaś taka bliska walka oprócz Macy i Niemotko? Chyba nie. No, można powiedzieć, że walka jest teraz w pitstopach. Baliski, Więckowski i Jugo zjechali już na obowiązkowy pitstop. Tak, właśnie stopa się rozjechała przez to, że część już zaczyna zjeżdżać na te pitstopy. O, Wladek! Ojej. Panie kolego. Obróciło. Wadek z teamu Atomika Pel Racing. No, na szczęście bez uszkodzeń, ale no, pozycja niestety stracona. Krzysztof Motyka tutaj dalej walczy o drugie miejsce, ale jeszcze brakuje. No i tutaj ten Aston Martin zniknął troszeczkę. A tutaj, jak to już pamiętam, Finek, który już jest po pitstopie. O, raczej zapomnieliśmy dodać, że Motyka walczył z Piekarą i Piekara go wyprzedził. Bo jak pamiętamy, Motyka był przed Piekarą. Nie jestem w stanie tego zweryfikować, więc wierzę. Pamiętam, że był na P2. Był na P2 na pewno Krzysztof Motyka. I na pewno spadł. O jedną pozycję, jakby nie patrzeć, spadł. Aktualnie w zasadzie to jest jedyna walka na to, że przeleciałem przez całą stawkę i... Tak, dokładnie. No teraz tylko, teraz to jest walka okay, o teraz, to może P3. W takim razie garść statystyk, jeżeli chodzi o wyścig. Najszybsze auto na to, że się na tą chwilę nie zmieniło, jest to Piotr Tarnowski 262 km na godzinę. Najwięcej pozycji uzyskanych w wyścigu to jest Jarosław Balik 13, Rusty LG także 13. A jeżeli chodzi o wielkich przegranych, no to niestety Jugo 17 pozycji w dół, Pyszko 14 pozycji w dół, no i wiadomo, Gąska DRS 10 pozycji w dół. Ale jedzie, nie poddaje się. Jedzie, nie poddaje się. A właśnie tutaj wspominany Krzysztof Motyka, który walczy o pozycję numer 2, 8 pozycji w górę. Go wyprzedził, który oddublował się po prostu, tak. Z tego co rozumiem. No Finek no, tutaj zdecydował, ale nie, no Finek z nowym ogumieniem, także też trzeba wziąć a to tak, pod uwagę. Tak, ile tu mniej więcej pistop trwa razem ja z tam wyjazdem. Odpuściłem sobie, a tak, co się tam bez, stało? A bez... stracił pozycję właśnie na rzecz wstąpienia. 130 ergo pokonał Krzysztofa Motyka, ale no bez uszkodzeń, tylko że stracił po prostu pozycję.
No to musi wziąć się w garść teraz, Krzysztof. Krzysztof, żeby ci psycha nie siadła i nie robiła przysiadów. O, dokładnie, tego życzymy. I rozpoczyna następne okrążenie. Musi się pozbierać. A może tutaj pit stop by się przydał? Zmienić wcześniej ogumienie i spróbować tego taki tempa. Undercut zrobić. Dokładnie, dokładnie tak, tempo. Mamy tutaj właśnie Durka i Balika chyba blisko siebie, tak? Dokładnie tak. Tutaj Dudka dosłownie na jego skrzydle szuka tutaj miejsca do 130R. Znajdzie? Nie znajdzie. Nie znajdzie. Ale w sumie z tej kamery było widać, jakby byli na równi ze sobą, no ale jednak to jest perspektywa, prawda? Perspektywa. Ale ten McLaren w tym czarno-niebiesko-zielonym, przepraszam, malowaniu, taki dosyć charakterystyczny. A dokładnie. Jeszcze mamy też w sumie na walkę o 21 pozycję między Pirchem a Jugo. Między nimi tylko 30, są tylko 30 różnicy. Tak, oba auta już są po pit stopie. Ale raczej na tą chwilę bez przygód. Maziak na pozycji numer 8 jeszcze nie pitował, ale już jest za Kowalewskim. Także tak jak wcześniej wspominaliśmy, 5 sekund, już mamy pół sekundy. Więc goni. Maziak. I na tą chwilę Maziak najszybsze czas okrążenia na torze 2:00:293. 963, przepraszam. Nie ma za to. O, w ogóle w Więckowskim ma drive-thru. Oj, to tutaj za dużo już wycieczek poza tor. Chyba tak. Chociaż coś innego zrobić nie ma. Nie. Za dużo wycieczek poza tor, niestety. Więc czeka go przejazd przez aleję serwisową. No, jeżeli chodzi o Suzukę, dosyć krótką. No, ta motyka z problemami i obróciło. Czy obróciło może na oj, tak. Nie. No, żwir zwiedzony. Tak zwany gravel. I pytanie teraz, czy straci pozycję na rzecz Ślusarskiego? Ślusarski no dużo szybciej teraz jest na tej prostej. Nie, nie ma opcji. Nie. O, po wewnętrznej próbuje. O, spokojnie. Motyka daje się z problemami. Ojej, Ślusarski utrzymał, zamknie. Gdyby Motyka nie poprawił błędu, to... Utrzymałby tą pozycję. Tak, utrzymałby tą pozycję. No tutaj... To chyba czas na zjazd dla Krzysztofa, bo coraz więcej błędów popełnia. Znaczy, błędy swoją drogą też tutaj to brudne ogumienie nie pomogło tak naprawdę w obronie. No, też. No i teraz znowu za tym Mercedesem. Powiem, horror na tą chwilę Krzysztofa Motyki. No tak naprawdę na to dotychczasowo jechał ciągle za Mercedesem, teraz znowu jest za Mercedesem. No i to auto ciężko wyprzedza się na tym torze. Może w tym czasie możemy obejrzeć Maziaka, który walczy tutaj z Kowalewskim. Maziak tutaj na razie pnie się w górę. Dojeżdża do Ferrari coraz bardziej, coraz szybciej. Kwestia czasu i go już wyprzedzić, kwestia czasu sobie. No myślę, że to jest kwestia dwóch zakrętów, także... Tak, dokładnie, jak widzę, naprawdę jest... Inna linia jest tutaj Maziaka. Szybki, tak. No, ale gorsze wyjście. To jednak może nie kwestia dwóch zakrętów. Nie, wydaje mi się, że do końca prostej się upora właśnie Maciak z Kowalewskim. No Bentley, no wielkie auto, ale także szybkie auto. Podejrzanie. Co oni w tym Bentleyu wyczynili, to ja naprawdę nie wiem. Oni musieli za dużo... pić. Nie, dużo. No oni jedyne co zrobili, to dali kierownicę po innej stronie. I jeszcze wypili przy... W sumie bardziej mi chodzi o to, że w fabryce w Bentleyu pewnie tak sobie siedzieli pijąc herbatkę z mlekiem. O, tak. I tak pili i mówią, słuchaj no, Kevin, trzeba coś zrobić. Głupiego, dziwnego. No i co robimy? Ja chyba wiem, co zrobili. Bentleya wyścigowego. Ale oni zrobili... Ani... ale w sumie no tak. Ale... Oj, tutaj Kowalewski zjechał, więc bardzo możliwe, że Kowalewski na tą chwilę chce po prostu zmienić szybciej te opony i pokazać to tempo tak naprawdę. Motyka dalej 40 za Ślusarskim. A w GT4... Z tego co wiem, to w Bentleyu zmienili olej z majonezu kieleckiego na winiary i to po prostu... To tak, to na pewno. Nie. Nie idźmy tą drogą. Janaszek 60 za Olesnym w GT4. Na tą chwilę bez zmian tak naprawdę. Kubik zjechał nam na pit stop. Więc tutaj...
będzie... W zasadzie połowa wyścigu, tak? Bo... Tak, tak, praktycznie godzina wyścigu. Oj, tutaj Janaszek właśnie z problemami. W ogóle widzimy, że ta GT4 jedzie wyższe bez światła w ogóle. Ujojoj! Ale gdzie on jedzie, nie potrzebuje świateł. A to Porsche jedzie bez światek, bo z numerem 29. Ja w ogóle się bałem teraz, że te Porsche skasuje tego Mercedesa, bo tak to wyglądało. Nie Mercedesa, ale nie mogę w ogóle znaleźć tego auta na torze, jak mam 4. P29. A no tak, przepraszam. Nie mogłem znaleźć, naprawdę. Mi się wydawało, że tam będzie jakiś karambol, bo Olesny złapał jeszcze trawę, więc już tam mi się wydawało, że tam dojdzie do czegoś niemiłego w skutkach. I coraz więcej osób wjeżdża do pitstopu, a teraz mamy walkę o pozycję numer 16, Finek z Czwajczewskim. Ponownie. Olesny z drive-thru. Olesny z drive-thru. Pewnie za dużo wyjeżdżania, tak samo jak było w przypadku poprzedniego zawodnika. A wracając, to może to tak, przejdźmy sobie do czatu. Zobaczmy, co tam się na czacie dzieje. Tutaj mamy Sierdzielarz. Nic ciekawego nie pisze. Ale podsumowałeś. Ty Mackenzie, motyka, coś ci w zawieszeniu tryka, hehehe. No, śmieszne. Śmieszne, no ale tutaj, ale zdecydowanie może to są słuszne słowa i tutaj ten zjazd ponownie na pewno by dużo zmienił. Dudka znowu atakuje i niestety znowu do tego stoczy sier i nie udaje się tutaj wyprzedzić Balika. Finek dalej 40, utrzymuje się za Pejczewskim. Tak jest, dokładnie. No i Niemotko powoli, też tutaj czat pisze, że Niemotko powoli do góry. Tak, Niemotko powoli do góry, oczywiście, no ale przede wszystkim ze względu na to, że parę już osób zjechało do pitstopu z sekcji GT4. Tymczasem stop and go 30 sekund, to to nawet nie jest za wyjazdy za tor, to Jan Olesny. Nie jest czasem za wjazd do pitstopu? A to nie jest za światło? A takie to chyba... się daje? Też. Nawet, tak? No to może być i przez to. Ale masz informację, że jedziesz bez świateł przez 4 okrążenia, także może sobie nie zmapował guzika do włączania świateł. No ale to jest w sumie w interfejsie gry. No ciężko, no, tak, ciężko powiedzieć, co się tam wydarzyło. W każdym razie wiemy, że jedzie bez świateł. Dalej. Nie wiem, czy nie ma DSQ za jazdę bez świateł nawet. Kamil Czerny. 18, a tutaj wiadomo, przebijanie się przez GT4 nie pomaga, tak jak szeroko, widać. Szeroko, strasznie, wyjazd szeroko. I Krzysztof Dudka zjechał w końcu do tego pit stopu. Więc no podcięcie na pewno tutaj Jarosława Balika. I kto tu zjechał nam? Rękas. Rękas nam zjechał, czyli P1. Do pit stopu na tą chwilę Karol Piekara przejął prowadzenie. Zaraz za nim Paweł Stępień, no i Krzysztof Motyka naturalnie teraz skoczył na P3. Tutaj bliziutko. Bliziutko tutaj z autem numer 54 Krzysztofa Dudki. Jakub Olesny, przepraszam, prędzej powiedziałem Jan. Jakub nadal bez świateł i z tym stopem go 30 sekund, no jestem ciekaw. Właśnie zjeżdża właśnie do boksu. Ciekawe. Może właśnie podczas tych 30 sekund mechanicy będą w stanie podłączyć mu żarówki. Coś takiego, nie chcę się bawić. Nie zamówię jakieś chińskie LEDy z AliExpress. Tak zwane Zenony. Oj, przepraszam, Xenony. Finek tutaj, no, próbuje ataku na Szwajczewskim, ale... Jeszcze ciężko. Nie znalazł recepty na tego Bentleya. O, włączył światła, dosłownie włączył jak się zatrzymał, także chyba rzeczywiście problem z tymi światłami. Elektryka. Prąd nie tyka. Pyszko tutaj walczy z Dariuszem Jogo. Zyskał pozycję, ale to była zyskana pozycja przy dublowaniu tak naprawdę GT4. Jest troszeczkę szczęścia. Pójdźmy do Finka, no.
jedzie jak cień za tym Bentleyem. Już niewielu kierowców. Tak naprawdę cała topka GT3 nam jeszcze nie zjechała, ale aczkolwiek podejrzewam, że oni są topką dlatego właśnie, że nie zjechali. Tymczasem, nie, Ślusarski zjechał? Nie. Ale właśnie Piekar, Stępień bardzo blisko Piekar, już poniżej sekundy, także po tym jak się uwolnił zza cienia Motyki, odrobił to P1. Całkiem, całkiem sporo. Pasowanie przez 130R, Michał Pilk. A temperatura z toru. Ale tam Porsche z tyłu tam troszeczkę przestrzeliło. Niemotko, Łukasz Niemotko tam troszeczkę zaszalał przez dohamowanie, złapał trochę trawy. Niemotko, to nazwisko już kilka razy dzisiaj wymienialiśmy. Przyciągają go kłopoty, ewentualnie on je generuje. Tak jest. Jednakże jeszcze nie zjechał, jeszcze nie zjechał, więc na tą chwilę no, przeskoczył wyżej. Zobaczymy jak to będzie po pit stopach. Michał Pilk. Finek tymczasem blisko Szwajczewskiego. 90. A to właśnie również go oglądamy u was. Oj tutaj Szwajczewski z problemami! Co się tu stało? Co tu się stało? Matko, złapał trawę. Bentley i... Ja chcę widzieć powtórkę tego, co tu się zadziało. Ja chcę to widzieć, ja to muszę widzieć. Co tu się stało? No nie, wypluło go, można powiedzieć, na tą trawę. Bentley pojechał za szeroko i złapał trawę i po prostu. Ale to tak wyglądało, jakby go po prostu wypluło na tą trawę. No nie było tak jakoś specjalnie kontrolowane. No właśnie to mi się wydaje, że tam coś było, jakieś... Przysnął troszeczkę. GT4, co mi wydaje, że to było... Aj, to GT4 wypchało troszeczkę. Tak. Znaczy GT4 niepotrzebnie zjechało z linii wyścigowej. Tak, dokładnie. Dokładnie. No jechało środkiem troszeczkę, także no niestety. Powinno, no ta GT4 powinna ustąpić miejsce, no ale... Znaczy nie, że ustąpić, ale, tak. ale po prostu trzymać dokładnie, linię, dokładnie. Tak. A tutaj po prostu nie było miejsca, jak tutaj pojechać nawet. Bentley chciał ją wziąć po wewnętrznie, aczkolwiek wewnętrzna się zamykała i zamykała, aż w końcu spotkała go trawa, no i... Niestety. Pech. No niestety, bywa i tak. Stępień dojechał do Piekary, więc widać, że tempo jest naprawdę bardzo dobre. Teraz wyprzedzają Mercedesa klasy GT4 właśnie w S-kach. Tymczasem Marciniak zjeżdża do boksu, chyba to jest lider GT4, o ile się nie mylę. Tak, na tą chwilę tak, łącznie z Janaszkiem, więc tutaj... A Janaszek również za nim, czyli chyba cały team... Greenet Team Racing jedną taktyką. Dokładnie tak. Szczepaniak. Tak naprawdę bardzo ważne, gdzie jest Woźniak. Bardzo ważne, gdzie jest Woźniak i tak naprawdę czy wyjedzie przed tymi dwoma Mercedesami. No, w speedstopie można wiele zyskać albo wiele stracić, bo tutaj moment, kiedy zgasimy silnik, jest bardzo istotny. Zobaczymy, jak sobie kierowcy to przetrenowali. Po Mercedesach, po tylnych zderzakach widać, że trochę kontaktów było. Trochę farby się odłuszczyło. O, to spokojnie coś mi się wydaje, tutaj Woźniak wyjechał przed... No już, tak. Mercedesami, więc... Mercedesy jeszcze w pit stopie, także... Teoretycznie na tą chwilę Porsche P1 w... Na się GT4. Marciniak chociaż dopiero nie, teraz momencik, jeszcze Rossellini jest w pitwa. A on jest teraz P1. A teraz właśnie stracił pozycję dla Marciniaka, którego dosłownie w tym momencie wyprzedził w pitstopie. No i Marciniak wyjeżdża, czyli Woźniak P1 w tym momencie. Jeszcze nie, jeszcze Rossellini jest w pitstopie. Ale właśnie Marciniak go wyprzedził wyjeżdżając z pitstopu, nie wiem. U mnie pokazuje jakoś... A nie. No widzisz, teraz zaczyna spadać. A, dobra. Live timing. O. Tak, pewnie jak stoi w pitstopie, to się nie odświeża aż tak dobrze. No i tutaj to... widzimy Porsche nadal bez świateł. Porsche nadal bez świateł. Ślepnąc od świateł, można powiedzieć, jedzie w tym wyścigu. Auto z numerem 10. No
wiem, że to jest inne Porsche, tam to Porsche. Jakub Olest. To jest właśnie to samo Porsche. Tak? To samo? To samo Porsche. Widziałem, jak zapalało się to będąc w boksie, także nie wiem. Chyba nie wiem, o co chodzi. Dobra, wracamy do GT3. Tutaj Kowalewski z Władkiem oraz Ciejką. Maziakiem. Walczą o pozycję numer 7. No Kacper już zjechał do pit stopu na tą chwilę P9. No i przebija się dalej. No i widać, po prostu czeka na błędy tutaj innych zawodników. I czy teraz znajdzie to miejsce po wewnętrznym. Znalazł i bardzo możliwe, że jeszcze znajdzie następną pozycję, ponieważ tutaj GT4 oj. Gra w jakieś... Co się tu? Wszyscy mogli zyskać i wszyscy się postawili i rozbić, tak? No dosłownie. Maziak to naprawdę ma w wyścigu też problemy. Ale tak naprawdę... GT4 zaczęła... GT4 zrobiła tak. Czary. I to jest znowu ten przykład... Nie. To jest przykład nietrzymania linii. Po prostu. Bo GT4 jakby trzymała swoją linię, no po prostu by wszyscy przejechali i byłby spokój. A tutaj zaczęły się szachy 4D tak naprawdę na wyjściu na prostą startową. Ten go kopnął, ten przyaktorzył. Ale elegancko. Nikt ostatecznie nie stracił, nikt nie zyskał. Może już tak, ale Maziak jedzie po swoje. Jedzie po swoje, dokładnie. Tutaj w Eskach postanowił wcisnąć się przed Aston Martina. No i wskakuje na pozycję numer 7. Jarosław Balik tutaj z jakąś tragedią na szykanie. Jeszcze zaraz to zobaczymy. Aha, tutaj już była tragedia troszeczkę wcześniej. On po prostu tak długo cofał. Jakoś się znalazł w tym miejscu. Zaraz spróbujemy to... Kontakt, to był kontakt. Ale bardzo optymistycznie z tym wstecznym biegiem. Tam R dla ekstra rotacji niż ze 100 metrów wycofał. 41 i ślusarski, czyli ze ślusarskim był kontakt. Jeszcze raz spróbujemy zobaczyć, co się tam dokładnie stało. Dobra, mamy dojazd tutaj do tej szykany. O, widzimy te Ferrari. Ślusarski tam! Aha, po prostu ucięło już nam, ale już wiemy, co się stało. Tam nawet nie trzeba było reszty oglądać. Ślusarski po prostu zapomniał zahamować do szykany. Dla niego hamulce nie istniały w tamtym przypadku. Holder z hamulcami mu ktoś usunął i... I zniknął, a tymczasem Motyka z powrotem za Picarą. I drive-thru dla Szwajczewskiego. Już piąty raz czytam to nazwisko, no ale nie umiem przeczytać. Szwajczewski przez E. Szwajczewski. Ja chyba też na początku streamu mówiłem A, także mogłem się pomylić. No chyba tak było, ale przepraszamy w każdym razie Szwajczewskiego pana. Więcej grzechów nie pamiętam. Szwajczewski z drive-thru, także sypią się drive-thru jeden za drugim w tym momencie. Łukasz Dom pisze, o Leśny może ma zbudowane coś pod klawisz. Pewnie jakoś nadbindowane pod klawisz z zakrętami, jak też tak kiedyś miałem. Że wyłączyło mi światła, jak włączałem coś innego. Też jest taka możliwość odnośnie tej sytuacji z tą Alpiną. To mi się teraz przypomniała historia na własnym przykładzie, kiedy zbindowałem sobie push to talk pod guzik, w którym miałem zapłon w ACC. Push to talk. Tak, jak wcisnąłem push to talk, chciałem coś powiedzieć, to gaz mi silnik, a w ACC trzeba się zatrzymać, żeby go ponownie włączyć, także... Ekstra. No, tutaj Porsche postanowiło nie zjeżdżać do pit stopu. Chyba chciałem zrobić coś na wzór Hamiltona z 2018. Oj, tutaj tłoczno mamy na prostej startowej. Walka nadal o pozycję numer 10. Tomasz Schulz, Łukasz Niemotko. Czasem kiedy topka GT3 zjedzie do boksu? Tylko pół godziny ponad zostało, a oni nadal jadą na tych starych oponach. Albo bardzo możliwe, że te ostatnie 20 minut takiego hammer time. Może i tak trzeba być.
Ogólnie jeszcze chciałbym zwrócić uwagę Państwa i boją na to, że też mamy niższą temperaturę toru i ogólnie powietrza. Odpowiednio 17-18 stopni, było 18-19. No i wiatr nam też jeszcze bardziej zmalał, bo było 6, są 3 km na godzinę wiatru. A na przykładzie Krzysztofa Motyki... O! Kamera znalazła. Aha! A, bum! Został wysłany do pit stopu, także... Ciekawe, że wiecie, w tym wyścigu. Czasem piekara błąd wspólnie i Motyka... O, Ślusarski ma drive-thru. Tak, Ślusarski ma drive-thru, to już mówiliśmy właśnie, teraz je odbywa. No i piekara z błędem. Ale tutaj, no widać tą prędkość Mercedesa, czy uda się zrównać? Nie. Wycofuje się. Ale tak jeszcze wspominam za tym, że to topka nadal jedzie. Przykładowo Motyka robi 3 sekundy gorsze okrążenia, jeżeli chodzi o czas, niż z początku wyścigu. Także i właśnie Stepien już zjeżdża, tutaj piekara się wycofał z tego manewru. Motyka? Im szybciej zjadą i Motyka zjeżdża. Motyka właśnie. Zjeżdża, mnie zjadą, tym szybciej, tym lepiej. No i będziemy śledzić. O tym, o którym mieliśmy częściej mówić, że Daniel Nowak na tą chwilę P4 jeszcze nie zjeżdża. Zatem trzymamy kciuki za pana chodziarza, aby jego domowe Grand Prix się udało. To są Grand Prix, tak? Nie, czasem ja nie wiem, czy to ma rangę Grand Prix. Nie wiem. Można powiedzieć, że tak. Może, no umówmy się, że to jest rangę Grand Prix. Miejmy nadzieję, że... W naszym świecie może być czym tak naprawdę... Cała stawka GT4 już po pit stopach, więc tutaj zostało nam czyste ściganie. Niemotko 1/10 za Tomaszem Schulzem. No, mamy jeszcze tutaj GT3 po zewnętrznej, która nie może odnaleźć się chyba na tym torze w tym momencie, bo no, dalekie to było od linii wyścigowej. No ale dobra, niech się już przebiją. No i tutaj jeszcze Niemotko kontakt z Jugo. A na szczęście bez większych dramatów. Przygód, dokładnie. No to dublowanie i wyprzedzanie się różnych klas zawsze wprowadza dosyć duży zamęt. I... No i nawet tak niepotrzebne zdarzenia, tak jak było właśnie w tym przypadku, choćby w tych esach, co tam strasznie dużo zawodników przecież poleciało. Albo też do Buna też. Oj, akurat Spun, to mamy Spun Mateusza Finka w 130. Tak, sprawdza, czy piasek nadal jest sypki, czy nic tam się nie... Czyżkolwiek wy mówicie o kimś innym, ja właśnie widziałem Ferrari, które postanowiło zwiedzić zewnętrzną część toru. A to czy nie był Kamil Czerny? Tak, właśnie Czerny, dokładnie. Właśnie też zauważyłem, że stracił parę pozycji. No i teraz znajduje się na pozycji numer 19. Dobra, tymczasem czy topka GT3 już zjechała, bo nie wiem... Piekara jeszcze nie zjechał? Piekara właśnie zjeżdża. No ale tutaj to tak naprawdę to zobaczmy, gdzie jest Motyka. Tak. Według mnie Motyka właśnie dużo zyskał, bo te opony to już naprawdę chyba były... Maziak musi zjeżdżać, skoro był na pitstopie, ale nie musi, już nie musi. Już, ale on był w pitstopie. Nie zauważył nawet, powiem szczerze. On był już na drive-thru i też był w pitstopie. Czyli Maziak już jest przed Motyką. No tak. Chyba driver of the day. Gdybyśmy mogli głosować, to w tym momencie myślę, że to jest... Właśnie no ciśnie, kierowca. Naprawdę ciśnie. Motyka jeszcze stoi w picie. Stępień już wyjeżdża na prostą start meta. A zobaczmy, co się tu dzieje jeszcze w GT4 na chwilkę. Walka Niemotko Watrosa i Lipczyńskiego. O, ale raczej tutaj będzie bez przygód, szczególnie tu teraz GT3 będzie się przebijać. Chociaż może to jest złe słowo wypowiedziane w tym momencie. No i Motyka sporo przed piekarą. Piekara jeszcze nie opuścił pit stopu, a Motyka już jest praktycznie w T2. Się opłaciło. No to zdecydowanie. 10 sekund w ciągu jednego okrążenia. A w międzyczasie rękas dosyć niedawno, najszybszy czas okrążenia 2.00.894.
tak, gdzie mamy Maziaka? Maziak już na P4. Jeszcze Nowak nie zjechał nam, czyli... Jedyna Honda właśnie na domowym Grand Prix. Ale to będzie gdzieś okolice miejsca 7-8 po zjeździe. Biorąc pod uwagę też tempo 2.02, najszybsze okrążenie, ostatnie 2.04,5. No i pół godziny do końca wyścigu. Ciekaw, co Maziak nam pokaże. Naprawdę jestem ciekaw, co Maziak nam pokaże, czy odkuje się i jeszcze wyżej podskoczy, bo tak jak sobie już mówiliśmy i obstawialiśmy, że top 5 już ma. Top 5 już jest. I tak naprawdę Nowak już zjechał, Maziak już jest przy 130R, czyli top 3 już jest w kieszeni. I tylko 7,5 sekundy. To jest tylko 7,5 sekundy, więc w zasięgu. O, a Nowak właśnie zjechał do pit stop. Nie wiem, czy było mówione, bo teraz się trochę wyłączyłem i się skupiłem na Maziaku, więc nie usłyszałem, przepraszam. A tutaj Michał Hyszko atakuje... Zrobi to. Filipa, o, kontakt Walta. Był, ale... Kontakt wcisnął się tutaj przed zawodnika. Oczywiście tutaj troszeczkę niezadowolony ten Aston, który miga światłami. Oj, tutaj strasznie szeroko, tutaj auto GT4. Zostawiam miejsce po prostu. Był... Autostradę po prostu i zrobił. Stwierdził, nie jadę. Maciej Marciniak, no może nie chciał żadnego kontaktu, że tak powiem, z tymi autami. Może nie sobie oponentę uznał, to trochę schodzę na piasku. Majczewski w międzyczasie przebił się na pozycję numer 21, wyprzedzał Pawła za Bago. No i co? Ja bym chciał widzieć... Nowak dopiero wyjechał na pozycji numer 6. Nie obserwuję nadal Maziaka, jego poczynania aktualnie przebija się tylko przez GT4. Troszeczkę tu i mamy żółtą flagę, tylko pytanie co się stało. Chwilowa, więc nic się nie dzieje. Nie ma tylko. Możliwe, że jakiś prosty wyjazd. Nie ma tylko. Dalej za Tomaszem Szulcem. I to jest walka o pozycję numer 10 w klasie GT4. Szuka to Porsche, szuka gdzieś jakiegoś miejsca do wyprzedzania, ale nie jest łatwo, szczególnie za Mercedesem. Nie jest łatwo. Tymczasem tutaj właśnie widzimy GT3 Ferrari mrugające światłami, żeby przepuścić. Wściekle mrugające, można powiedzieć. Dokładnie. Widać, że też chce... Ole tam! Przestrzelił, ale żyje. Znaczy nie, że przestrzelił, tam ta trawa... Po prostu za szeroko, tak, za szeroko wyjechał. Tak powiem troszeczkę... Miałem boczak zginalne. Tak. Trawa się do niego bardzo szybko zbliżyła. No i nie, Motko troszeczkę szybciej wyszedł z tej szykany, ale to jest znowu to samo. Mercedes na prostej jedzie po prostu swoje. Chociaż Porsche... Trochę się zbliża, ale jest za mało. Mimo wszystko jest to za daleko, tak, za daleko mimo wszystko jest. O, ale tylko pokazał można... dziubek. O, tak, ojej, pokazał teraz... Pokazał teraz skin. Nie, teraz bot, ale nie stracił. Najważniejsze, że nie stracił i ciągle musimy mieć z tyłu głowy, że gdzieś za nim drugi Mercedes Lipczyńskiego. Więc no, dalej to nie jest łatwa sytuacja. Pytam, że widać jak bardzo spadli w stosunku do początku wyścigu, gdzie te trzy Mercedesy i to Ferrari no, było na początku stawki. No, ten karambol w hairpin, tak, no niestety zamknął im wyścig. Kowalewski, wróćmy sobie na chwilę do GT3. Kowalewski, walka o pozycję numer 13 z Filipem Watkiem z teamu Autoklinika Racing. No, Kowalewski tutaj pokazuje swoje halogeny. No ale migać można, ale to jeszcze trzeba dogonić. No, niestety. Czy znajdzie to, co musi znaleźć, żeby wyprzedzić Władka? Chyba Władka. Władek. Chyba tak. Filip Władek. Władek. Dokładnie tak. Dobrze. Filip Władek. Władek.
Miło poznać. No i tutaj chowa się w cieniu Red Mission, ale to jest za mało. O, to jeden to jest za mało. Dosłownie bym musiał być na jego skrzyni biegów. Wiesz, Aston ma z przodu. Tak. O, przepraszam. Tak. O, dobra. Zdecydowanie by to pomogło, gdyby był w środku. Okej. Okay. Mój błąd. Trochę mi się z bolidami pomyliło. Nie no, Ferrari ma z tyłu, także. Nie ta marka. Oj, tutaj troszeczkę szeroko Aston szuka Ferrari miejsca, ale brakuje jeszcze troszeczkę tego tempa. Nie ma tylko dalej za Schulzem, tak już informacyjnie, nadal jeszcze nic nie zmienia. No i czołówka GT3 już bez zmian, Maziak przestał odrabiać, tak naprawdę 8 sekund straty zostaje, także tam chyba się już nic nie wydarzy. Motyka podobnie. Chociaż to jest nadal 25 minut do końca wyścigu. Jedno drive-thru może zniszczyć cały wyścig. Tak, właśnie nie mam informacji o tym. Z tego co widzimy, no dosyć łatwo o drive-thru w tym wyścigu. Maziak, na razie nie w sumie... Oj, tutaj błąd Watka i tak. Tutaj no spokojnie Kowalewski to wykorzystuje. Tak. To pytanie, tak, czy to wyjście... Będzie na tyle bezpieczne, żeby utrzymać tę pozycję. Bo widać, że ten Aston, no, spokojnie zbliża jest się, szybki. Zbliża. Jest też szybki, tak, ale chyba się obroni. No, dwa razy, że tak powiem, się obronił, do 130R. Jeszcze tutaj GT4 omijane. I to jest te GT4, które spowodowało wtedy... Nie, to nie jest to GT4. Nie, to jest inne. Dobrze. Wiem, że podobne, ale nie to samo. Finek 10 za Ciejką. Podobne kolory, jednakże. Maziak, było 9 sekund do stępnia, jest już 7. W sumie nie całe 7, bo 6,7. Ale nie, to jest od 6,5 do 8,5. To aha, to tak to paru... skacze, bo teraz tak zauważyłem, bo wiesz co, tak patrzyłem, ostatnie dwa okrążenia i cały czas się utrzymywało te 9 sekund. Kwestia tak naprawdę, czy osoba dublowała, czy też nie. Pewnie tak, fakt, masz rację, faktycznie. Jest, na to też trzeba przymknąć oko. Oj, tutaj widać, że... Porsche właśnie, walka. Tak, walka Porsche, ale tutaj Finek troszeczkę szybszy na tych prostych. Może to jest kwestia wyjścia z zakrętów? Maybe. Nie wiem, jak kierowcy, jeżeli chodzi o stan opon, kto kiedy pitował. O nie, jest, widać, jest różnica prędkości, jest. Bez kontaktu. Już jest przed nim, już jest przed Ciejką. Ale patrząc na samochód Ciejki, to widać uszkodzenia, także to może być... Kamerzyta z helikoptera powód. Chyba jest... Nie, bo to bierze parę aut, które są na torze, a tam jest akurat ten wiadukt. Dlatego tak się dzieje. Czyli operator kamery z helikoptera jest nietrzeźwy. Nie, jak to nietrzeźwy? Tak? Po prostu chce złapać wszystkie auta, jakie są w tym. W widoku Sebastian Stapek, miejsce numer 28, jeżeli chodzi o całe wyścigi, jeżeli chodzi o klasę GT4, teraz na pozycji numer 5, walczy z Marciniakiem, właśnie już dogonił tak naprawdę Marciniaka. Marciniak jedzie jak na razie po swoje, w sumie po P1. Tak, no ale ogólnie Stapek ostatnio okrążenie sekundę wolniejsze, ale to pewnie przez przepuszczanie aut GT3. Dokładnie. Pytanie, jak to będzie wyglądać na tym okrążeniu, chociaż oj, tutaj z błędem. Popełniony błąd. Chociaż Marciniak też z małymi problemami. Ale odjechał trochę, jest oj, przepraszam, tutaj Niemotko już 1:10. Teraz za Tomaszem Schulzem, ale czy to coś się zmieni? Czy coś tu się zmieni? Chyba nie. Nie. Nie w tym momencie chyba. Podążają za sobą jak cień tak naprawdę, Tomasz z Niemotko i Lipczyński. Tak, praktycznie cały czas jadą ze sobą. A ta tutaj... kanapka z Mercedesą się zacieśnia. Tak, tutaj Lipczyński dosyć mocno już dojechał. No, Porsche chciało się pokazać, ale no, przez to musiało znowu zwolnić na wyjściu. Oj, tutaj. Dużo szybsza prędkość Lipczyńskiego do 130R, ale raczej nie będzie szukał tutaj.
Za daleko było po prostu. Po prostu za daleko. Dokładnie tak, ale za to... Ze 130R jest taki problem, że jeżeli się jedzie blisko przeciwnika, to ta różnica prędkości jest zniwelowana, bo trzeba zgonić, żeby obok niego przejechać, no i potem nie ma tej różnicy prędkości do szykany, tak, no, także tak, lepiej dokładnie sobie zostawić trochę miejsca i próbować taki doszukane. Jest przykład, w sumie właśnie przykład taki idealny to w sumie Schumacher i Alonso z 2005 roku. Jeśli dobrze pamiętam, tak? Dobra. 2005 to Lipczyński był tutaj po zewnętrznej próbuje tego ataku na Porsche, chociaż no tak jak widać, no Mercedes szybszy na prostej, ale oj, tutaj tragedia, że tak powiem, McLarena i Porsche GT4. Zbierali ślimaki chyba na trawie. No Lipczyński, nie, to nie był Lipczyński. Nie. To w sumie kto zaraz, to jest? Zaraz sprawdzimy, kto to był. Białe Ferrari, już wam mówię, to był Kaczmarek. Pozycja 40. Nie, to nie było białe Ferrari, tylko białe Porsche. Białe Porsche. 206 numer. No tak, Sergiusz. Ale z kim to normalnie? Z Dudkiewiczem? Ciężko powiedzieć. Zaraz zobaczymy. Mamy jakiś McLaren chyba był. Jaki McLaren? Tyle wiemy. A mamy tylko dwa McLareny. Nie, jeden McLaren. O, dobra, tutaj już mamy. A Zurkiewicz. A, tutaj był kontakt lekki. I tu się nie zmieściliśmy. Tak. I tutaj Boże, znowu Kaczmarek się nie zmieścił do Herwin. Tymczasem z GT3 był. Tak. GT3. No i co? 38 okrążeń już przejechali tutaj zawodnicy. Nadal najszybsze okrążenie Rękas 200-894. Możemy zacząć obstawiać, czy Niemotko będzie w stanie się uporać z Mercedesem. Wydaje mi się, że będzie ciężko, po prostu przez te proste, mimo wszystko. Ciężko będzie, chyba że Schulz popełni jakiś błąd, ale nie wygląda to tak optymistycznie dla Niemotko. No i jeszcze tutaj bardzo tabelę, ważna sekunda. Jeszcze tutaj jest bardzo ważna walka o pozycję numer 3 tak naprawdę, bo już do Szczepaniaka dojechał Marciniak ze Slapkiem. Więc to też nie będzie takie proste utrzymać tą pozycję numer 3. Tu też jest Slapek dosyć uważnie przejechał, przepuścił tutaj kierowcę GT3, to chyba jest właśnie Picara w charakterystycznym malowaniu. I też Piekara pewnie na tym straci trochę. No, ale tutaj no. Ale już ładnie go puścili. Żeby przejechać bez kontaktu, to jest najważniejsze. Tak jest. Tutaj widzimy kolejne GT3. I to jest tak naprawdę te dwie walki teraz na torze. No i tutaj, żeby znowu to Porsche, no gdzieś tam lekko zahaczyło żwir. Jeszcze zobaczmy, co tu się dzieje u Łukasza Niemotko. O, już ten Mercedes już dosłownie na jego zderzaku. Tak, właśnie przez te wszystkie wyprzedzania Lipczyński dużo zyskał do Niemotko. No teraz będzie naprawdę ciężka przeprawa, żeby się obronić. A i tu właśnie do nawrotu... I nawet nie, i tak, mamy... No bez szans niestety. Tak, no niestety, no w tym przypadku już był bez szans. Dokładnie. No, i to było właśnie największym problemem Niemotko. Po prostu było trzeba spuścić GT3, a jakoś tak się po prostu szczęśliwie dla Lipczyńskiego. Ale tu wysłał, ale wysłał. Wysłał pocztą polską. Ja myślę, że to taki DHL mocny był. Tak, dokładnie. Poczta Polska by nie dotarła, więc... Oj, jeszcze tutaj... Biały Kaczmarek, z tego co widzę, tak, Kaczmarek z BMW, małym kontaktem. No, to tak dosyć niebezpiecznie wyglądało. Było niebezpiecznie. No to teraz wróćmy... Nie szuka tak naprawdę. Wróćmy do pozycji numer 5 i 4. To właśnie jeszcze ta Honda będzie teraz wyprzedzać szybszych kierowców. No Honda musi się szybko uporać. Tutaj Bentley też już zaraz za jej skrzydłem.
Ujujuj, no ten Aston tak trochę agresywnie tutaj podjechał. No, Aston walczy o pozycję, to wcale nie ma... A, nie, no tak, oczywiście, tak. Właśnie Nowak tak bardzo zachowawczo tam, no, bo Aston się z tyłu nie spodziewał, że aż tak bardzo zwolni. Okej, to myślę, że do Despawn Bentley spokojnie już przejedzie sobie. Tak, jest dokładnie. Tak też się stało. No Maziak tymczasem 5 sekund już tylko straty. No właśnie, przenieśmy się na tabelę GT3. Jeżeli chodzi o GT3. Już patrzymy, co się dzieje w GT3. Pęka dalej pierwszy stępień, 25 sekund za nim. Maziak już 5 sekund w sumie do stępienia, także no te 15 minut. No to pytanie, czy będzie w stanie wskoczyć na tą drugą pozycję? Nie stawiałbym domów, że będzie na P2, ale duże prawdopodobieństwo tego jest, że jeszcze o te P2 zawalczy. I tutaj jest jeszcze, duże prawdopodobieństwo. Jeszcze Dudka, no tutaj widać problemy tego Porsche, te uszkodzenia niestety na tyle duże, że no traci to tempo. Traci to tempo Ciejka i dosłownie na każdej prostej te auta po prostu wyprzedzają niestety. Jego Porsche. Ostatnie okrążenie Maziaka 2.01.5 i już jest jego. Gdzieś tam był błąd. Ojojo! Co tu się stało? Ciekaj, Dudka, co tu się stało? Ściana. No, to taka dosyć nieciekawa ściana, można powiedzieć. Dudka chyba zrezygnował? Czy puszczając? Nie. Puszczamy replay, dokładnie co tu się stało. Nie, w sensie wiesz, bo on zanim ty puściłeś właśnie replay, to jeszcze Dudka stanął. Dobrze, więc już, tak, no tutaj widać to co mówiłem, ta przewaga prędkości nad tym Porsche jest naprawdę duża. Gdzieś w okolicach nawet 10 km na godzinę i... Jeszcze się niepotrzebnie zgodniło to Porsche. Nie zmieścili się po prostu. Tak, to jest... W sumie dziwnie to zrobili oboje w sumie. Bo Dudka tak jakby chciał przedłużyć tą prostą na rzecz tego zakrętu, znaczy, bo no, tak chciał sobie się było lepiej zmieścić. Wróćmy do tego, co się dzieje tutaj w GT4. A w GT4 co mamy? Slapek przebił się na P4 na tą chwilę i goni teraz Szczepaniaka. Akurat właśnie w tym samym momencie, w którym mieliśmy to zdarzenie przy 130R. Jeszcze wracając do tego wypadku w 130R, wydało mi się, że to Porsche, znaczy miało prawo bronić oczywiście swojej pozycji, jednakże no, różnica prędkości była taka, że... Tak, dokładnie. Nie, sam jakby próbą obrony sam by tracił czas, także do takiej sytuacji to raczej lepiej było po prostu spokojnie puścić i zjechać do prawej. Pytanie, znaczy on był ciągle przy prawej, tylko pytanie, czy McLaren przypadkiem nie zamknął za wcześnie? Tak, on chciał zjechać. Tak, właśnie mi się wydaje, że to było właśnie w sumie... Błąd tyle, McLarena, tak? Bo ale przed początkiem prostu... zakrętu Porsche było tak naprawdę jedną szerokość samochodu od krawędzi toru, także no, tak, dokładnie. Nie no, po prostu było widać definitywnie, że McLaren zjechał na zewnętrzną i niepotrzebnie. Po prostu niepotrzebnie to zrobił. Tak czy siakby pewnie go wyprzedził, a tutaj spowodował w sumie kraksę, na której on na tym najwięcej stracił. Dobrze. Pewnie uszkodzenia są spore, tak. No i teraz to tak, na pewno. Tutaj Slapek już odrobił pół sekundy tak naprawdę na ostatnim okrążeniu do Szczepaniaka. No i widać, że no, złapał wiatr w żagle. 12,5 minuty do końca wyścigu. Oj, widać to różnicę. Jest różnicę, widać. Już to BMW troszeczkę odkleja się w tych zakrętach. Ale BMW też jest znane z tej prędkości na prostej, więc... No trzeba będzie poszukać gdzieś miejsca do wyprzedzania. Czekamy z w GT4 też ma problemy z hamulcami, czy tylko w GT3 tak jest? Co powiem ci szczerze, trochę jeździłem GT4 i raczej nie czułem, żeby były tam słabe hamulce. Raczej bym powiedział, że takie całkiem ok. No tutaj auto numer 47 GT3, czyli Finek przebija się właśnie przez tą dwójkę. Oj, już się bałem, że tam BMW troszeczkę wywiezie
tą GT3, ale na szczęście bez dramatów. Bez przygód większych. Wydawało mi się, że Slapek straci na tym właśnie, na tym puszczaniu. Troszeczkę błąd na wyjściu BMW. Okej, tutaj Mercedes przejeżdża z serii GT3. No tak naprawdę najważniejsze dla... chociaż błąd BMW. Czy da radę gdzieś tu się wcisnąć Aston? No to teraz najważniejsze wyjście. Wyjście na prostą start meta. No, ale chyba troszeczkę lepiej BMW wyjechał. Tak. Zdecydowanie lepiej bym nawet powiedział, bo tam było bardzo blisko między nimi. Bardzo blisko siebie byli, więc... No, odjeżdża strasznie. No to Sebastian Slapek z teamu Contact Hardware jeszcze ma 10 minut. Ja tymczasem oglądam Kacpra Maziaka. Już jest w zasięgu wzroku McLaren Stępienia. Niestety tutaj troszeczkę niefortunnie próbowałby przejść GT4 białą, białe Porsche, które no nie ułatwiło mu to niestety. I straci dosyć sporo. No, ale zobaczmy, już widzi. Widzi go. Okej, okay, pójdźmy tutaj jeszcze do GT4. Tak naprawdę to jest najbardziej gorąca walka w tym momencie na torze. Na 10 minut przed końcem tego wyścigu. No szuka ten Aston gdzieś tego miejsca, by się wcisnąć w drzwi tego BMW. Dokładnie. Jeszcze do tej walki się przyłączy też Marciniak w sumie. O, tutaj BMW z problemami na wyjściu. Czy coś będzie? Nie, jednak nie. Pytanie, jak bardzo defensywnie pojedzie BMW, ale też Aston jakoś nie chciał się tu wepchać. Aston też nie może ryzykować, bo Mercedes jest tuż za nim, także tutaj za chwilę znowu może mieć... Gdzie dwóch się bije, tam trzeciego jest. Tak, dokładnie. Mamy trzech walczących o pozycję numer 3. I teraz kto na tym zyska, a kto straci? Tymczasem Maziak już 60 zastępniem. Tak, Stępień został tragicznie przytrzymany w eskach przez GT4. Nie był w stanie się przebić. No i... Jeszcze przepraszam, Balicki już dojechał do Ciejki, ale to już będzie po prostu omijanie. Maziak stracił znowu za GT4, a było to już dosłownie poniżej 1 sekundy. Tak, znowu musi się wyrównało, bo... No i znowu 130 R, troszeczkę wolno jedzie to Porsche, no żeby tutaj się nie skończyło to właśnie w ten sposób. I właśnie kontakt, ale na szczęście ustali obaj. Oboje. Jeszcze wróćmy na chwilę tutaj do Slapka. BMW teraz jedzie wewnętrzną, będzie się bronić do pierwszego zakrętu. O. Byle nie przestrzelił. Jak może switchback, może switchback. Nie, spokojnie, zahamował wcześniej nawet. A, bezpiecznie przejął przez ten cały pierwszy zakręt, chociaż BMW z problemami na wyjściu. No i teraz Co? Testa. Czyli Slapek zyskał? Jeszcze nie. Jeszcze się tasują tutaj. Ale chyba tak, Marciniaka jeszcze jest w stanie tutaj wykorzystać to? Tak, dokładnie. Jest. No to niestety tutaj Szczepaniak stracił niestety dwie pozycje. Z pozycji numer 3 niestety spadł na pozycję numer 5 w kategorii GT4. Jeszcze Awicki całe 7 minut, także tu się jeszcze może... na samym końcu wyścigu boli. Oj, najbardziej boli. Tarnowski w międzyczasie atakuje Hugo do pierwszego zakrętu. No duża różnica, Ferrari, ale jednak wycofał się. No zbyt niebezpiecznie tutaj było. Na to jeździe do wierzchołku. Że mógł spokojnie tam jechać po swoje, no bo byli jednak praktycznie na równi, także... Ryzykowne mimo wszystko, tak szczerze mówiąc. Jeden z nich prawdopodobnie by opuścił tor. Okej, Balicki dalej tutaj próbuje się wciskać ten Porsche, no i... Ale to się musiało tak skończyć. To już tak, no już było widać po prostu, jak był blisko cieje właśnie Ciejka, był Balicki. Ciejka na za wszelką cenę chciał utrzymać tą pozycję. Ostro bronił, no i w końcu znowu... No, tam...
To znowu się skończyło kontaktem. Ale do overlapa tam brakowało z połowę samochodu, także no, tak. No spokojnie w zasadzie. No on jechał po linii wyścigowej, także no, tam zakręt idzie w lewo, no, nie mógł jechać w prawo. No, dokładnie, dokładnie. No niestety się... Do niego Binotto i by chciał, poprosił, żeby skręcił w prawo na najbliższym lewym zakręcie. Okej, okay, Szwajczewski niecałe 30 już za Piotrowskim w Porsche. No, powiem wam szczerze, że na 10 minut przed końcem nagle się ta stawka zbiła troszeczkę. No. Tak, obudzili się wszyscy. Obudzili się wszyscy, dokładnie. Albo jest też taka możliwość, że połowa z nich, tych, którzy tracili, się obudziła, a drudzy, którzy właśnie byli na pozycji, znaczy w sumie po prostu ci, którzy byli do przodu, przed nimi, zdatnęli. Za dużo matematykę próbujesz. No troszeczkę matematyka kwantowa i szachy 4D tutaj weszły. Widzę... Tak, a policzyłeś z tego całkę? Chyba tak, dokładnie. Tam. Całka i potem jeszcze transformatę Fouriera. O, o. I teraz mamy co? Jeszcze mniejszy wiatr, 1 km na godzinę, więc tak praktycznie nie wie i 16 stopni na torze, także te warunki się naprawdę dynamicznie zmieniają. Za to, że powiedziałem sobie. Ciejka i Kowalewski, no to tutaj Ciejka po prostu pojechała szeroko, no i już na pozycji numer 11. Tarnowski z powrotem za Jugo, 30. T1, no i teraz są przed nimi te GT4, więc maraton teraz omijania. Szwajczewski dalej 40 za Piotrowskim, no i Maziak dwie sekundy nadal zastępnie. Cały czas. A tu oglądam cały czas tą walkę, no ale raz się zbliża, raz się oddala, w zależności od tego, kto kogo wyprzedza. Piotrowski z błędem na wyjściu z szykany i stracił tą pozycję na rzecz Dawida Szwajczewskiego. Motyka tam Nowak systematycznie traci. Znowu w picie. Co się dzieje? Dlaczego w picie? Czyżby paliwo źle calculated? Co się stało? Oj! No niestety no, dramat, tutaj... Dramat Nowaka! Dramat na 5 minut przed końcem wyścigu. Niestety... Zobaczymy jak długie to będzie posiutki. Dobrze, jeszcze tutaj walka Sztusarskiego z Finkiem o 6 pozycję. Tutaj troszeczkę Brzeziński. Już się zrobiło mi gorąco, gorąco się zrobiło. Tutaj nie pomaga tak naprawdę, tutaj Nowak stop and go 30. Jeszcze za przekroczenie prędkości pewnie w picie. Dramat, nie, dramat. No, to jest alt F4 praktycznie, alt F4 w tym momencie. No tak naprawdę to spadnie na ostatnią pozycję w tym momencie. No, ostatni może nie, bo tam niektórzy mają aż dwa kółka straty, także, no, ale na pewno ale sporo. No, ale dla niego to jest tak naprawdę to jest koniec prostawki po prostu, tak? No jest to koniec, bo był na wysokiej pozycji, no. Jeszcze chciałbym teraz tutaj zauważyć, Stapek odjeżdża i to dosyć komfortowo Marciniakowi, już 1,5 sekundy przed nim. Więc no jedzie po P3 tak naprawdę. Tak, dokładnie. P3 jest w jego zasięgu. W zasięgu jego ręki już w tym momencie, tak? No a Nowak niestety traci nawet na torze te pozycje. No tragiczne, tragiczny wyścig no, naprawdę w swoim domowym wyścigu. Dokładnie jeżeli chodzi tak. O zespół Hondy. Nie chcę wiedzieć co się dzieje teraz w jego głowie, bo na pewno jest nabuzowany. Na pewno jest nabuzowany. Tak, byle nie był nabuzowany. Dziękuję jak... za siebie, na pewno. Momencik, bo troszeczkę mi słuchawki szwankują i chwilowo właśnie słyszałem. Ale spokojnie, na streamie było was słychać. To dobrze. Mateusz już nic mądrego nie powiedział, także wy nie stracicie. Ale, że tak powiem, na pewno może nie mądrego, ale ważnego. Tarnowski dalej szuka tutaj miejsca, by tu wyprzedzić Ferrari Dariusza Jugo, mu Speed Eagles. Ale tutaj iskry dosłownie się sypią. Szeroko tutaj Ferrari wyjechało, no i tutaj jest i darmowa. I mamy Mercedesa przed Ferrari, przed Jugo. Darmowa Innych. Pozycja dla Piotra Tarnowskiego. W tym momencie Tarnowski mu wysyła wielkie dziękuję. Tak, wielkie dziękuję. Smacznej kawusi. I coś tam kawusi. Nie. Okej. Szczepaniak, pół sekundy za Marciniakiem. No, utrzymuje to jego tempo, ale to nie jest na tyle blisko, by skoczyć tak naprawdę na pozycję numer 4 w segmencie GT4. I praktycznie ostatnie okrążenie zaraz zaczniemy. Nie wiem, gdzie jest dwa okrążenia. Dwa. To i następne. I akurat nam się uda zdążyć przenieść do
Stanów Zjednoczonych do Teksasu. Tak. No, już się tak przeniosłem na boku. Idealnie jesteśmy przed wyścigiem F1 w Teksasie, w Austin. Z ciemności więc przeniesiemy się w jasność. Wieczór, że tak powiem, pełen emocji i wrażeń. Rękas, no jedzie po swoje. Najszybsze okrążenie wyścigu 2.00894. 15 którą sekund startował? Przewagi. Jeżeli chodzi o start, startował z trzeciej pozycji, zyskał dwie. Tak normalnie. Dokładnie tak. Aktualizacja, najszybsze auto na torze, jeżeli chodzi o proste, Tarnowski nadal, ale poprawił o 2 km na godzinę, 264 km na godzinę. Tymczasem DRS zaparkował w S-kach i tam blisko kontaktu było, ale chyba udało się. No ale aż tak szybko to się nie przeniesiemy, ale teraz jeszcze walkę o tą szóstą pozycję nadal mamy. Minę kontra Ślusarski. O, szuka miejsca, ten Mercedes. Ale tutaj widać wyjście Porsche. Na Porsche prosto, zamiast tego, że wyjście ma zawsze szybsze niż cała reszta stawki. Dokładnie tak. No i jeszcze tutaj te GT4 w pierwszym zakręcie na pewno nie będą pomagać. Oś, szczególnie, że tutaj Mercedes gdzieś szuka tego miejsca. Pokazuje. A tutaj auto McLarena z serii GT4 no wolało nie brać. I słusznie, tutaj bardzo ładnie. O, tutaj widzimy, że... No i śmierć. Tak co? Naprawdę GT4 to ja zrobiło. Szczerze złapałem się za głowę teraz. Naprawdę no złapałem właśnie tak się samo. Za głowę. Bo to co tu tak nie powinno. Jednak GT4 bardzo szybko chciała, w sensie bardzo sprawnie chciała puścić, a biała wyglądała by chciała prostu wykorzystać. Nie. No nie, okay, w ogóle to koniec. Wygląda to jak wyścigu, że nie puszcza. Przepraszam was, bardzo, nie? Akurat idealnie skończył się czas i przyhamował Mateusz Rękas kończyć ten wyścig na pierwszej pozycji. Stępień właśnie kończy, ale jeszcze przeskoczmy tutaj do Piotra Tarnowskiego, bo atakuje tutaj Steel G na ostatnim okrążeniu, tutaj szeroko wyjechał w 130R. No, Boże, tutaj, nie chciał ryzykować. Nie chciał ryzykować i myślę, że spokojnie. A mógł już zabić, cytując klasyka. Dojedzie na 14 miejscu Piotr Tarnowski. Jeszcze czołówka GT. 4, już poczekajmy tutaj, GT4, Karol Woźniak kończy właśnie wyścig na miejscu pierwszym z przewagą dosłownie okrążenia nad Kubikiem i Slapkiem na pozycji numer 3. Deklasacja, po prostu deklasacja, no ręce same składają się do oklasku, no. I tak samo w sumie wszystkim należy robić brawo za to, że ładnie jechali, bo taka jest prawda, no większość jechała bardzo przyzwoicie i bardzo czysto, tak? I też tak naprawdę mistrzem wszystko to jest Mazia, który gdyby no, nie ten jeden tak kontakt na prostej startowej, gdzie tam się wszyscy w trójkę postanowili zderzyć, to może nawet by P2 zaatakował, myślę, że bez problemu, bo tylko 3 sekundy no straty. Tak, i gdyby nie ten drive-thru, to na pewno by powalczył o P1. Praktycznie wracał z P15, czy nawet niżej był ten drive. Tak, dokładnie. Szapoba. A więc tak się przedstawia klasyfikacja GT3, Ręka, Stępień, Maziak, pierwsza trójka, wzięli Motyka, Piekara. GT4, Woźniak, Kubik, Slapek, Marciniak oraz Szczepaniak. Nie przedłużamy, kończymy na dzisiaj. Myślę, że wyścig pełen przygód, a komentowali dla Państwa Rafał Dobek-Sudombal, Karol Kopytko-Rataj z Mauricio, Mateusz Prządka, dokładnie. Na tak drugą stronę miało pójść, ale dziękujemy ślicznie tak naprawdę za spędzony z nami czas, no i do zobaczenia za 2 tygodnie na 4. wyścigu Ligi Sim Race Mixed Grid Season 3. Cześć! Cześć! Cześć!